Aleluja. Panie, chwalę Cię, uwielbiam, dziękuję Ci za Twoją dobroć, Ojcze. Doszedłem do Ciebie, Panie. Szedłem z odwagą do tronu łaski, Ojcze. Modlę się, by dzisiaj, Panie, działał, Panie, aby Twoja moc, Panie, przeważyła nad Twoimi nieprzyjaciółmi, Panie. Abyś poruszył się, Panie, przyznał się do tego, co będzie mówione, abyś to Ty mówił, Duchu Święty. Panie, dziękuję Ci za Twoją moc, Panie, która jest w stanie przebić, Panie, się przez wszelką ciemność, przez wszelkie zło, Panie, które Ty przez wszelką pracę szatana, który diabeł robi na tej ziemi, Panie, w stanie spenetrować wszelką, Panie, pracę, którą diabeł robi, najbardziej zakrytą, która jest zakrywana, Panie, która jest nadzorowana i prowadzona, Panie, przez szatańskie, Panie, siły. Ty powiedziałeś, Panie, w Efezjan, Panie, że nasza walka jest nie z człowiekiem, ale walczymy z ciałem krwią, ale ze zwierzchnościami, Panie. Walczymy, Panie, z tymi po prostu upadłymi aniołami, Panie, z różnymi hierarchiami. I jest to walka, która jest, Panie, czy się to Kościołowi podoba, czy nie, czy ludzie sobie zdają z tego sprawę, czy nie, Panie. Tak wielu chrześcijan, Panie, na co dzień jest pod wpływem tych sił, Panie. Nie wiedzą, Panie, oni często się boją o tym mówić. Często, Panie, nie wiedzą, co się dzieje, nawet, Panie, nawet nie wiedzą, że są pod wpływem, Panie. Większość chrześcijan myśli, że gdzieś tam diabeł siedzi gdzieś z dala, gdzieś sobie to oczywiście, no tak, myślę, że na świecie przyznają, że działa, w sensie wojen, w sensie jakichś tam złych rzeczy, które się dzieją, o których można przeczytać na stronach gazet, ale no wielu osób nie podejrzewa, jak diabeł blisko po prostu jest, atakuje ich po prostu, i czy ich rodziny, czy tak dalej, ale wiem, Panie, że Ty masz odpowiedź, dziękuję Ci, że kiedy, Panie, Ty chodziłeś 2000 lat temu po tej ziemi, Panie, to naprawdę wywołałeś szok, Panie, że tak powiem, w Eterze. Kiedy, Panie, przyszedłeś i po prostu przyszedłeś do chwalebnego Izraela, Panie, który chodził z Tobą, Ojcze, który, Panie, oczywiście pośród nich, pośród Izraela byli ludzie, którzy Cię oczekiwali, Panie, bo ci, którzy Cię oczekiwali, zobaczyli chwałę, wierzyli w Jezusa, Panie, i tak dalej. Natomiast no, Izrael nie był w chwale, Panie, Izrael był po prostu pod okupacją Rzymu. I ciekawe jest, że w Ewangelii Jana tam jest napisane właśnie, że no, w jakiś sposób, Panie, po prostu ludzie chodzili, często ludzie właśnie chodzili pod wpływem szatana, niektórzy chodzili pod wpływem jego pod względem właśnie tradycji. Niektórzy chodzili właśnie z Izraela, Panie, pod jego wpływem, pod względem właśnie zdrowia. I ogólnie rzecz biorąc, Panie, Ty wiesz, że dzisiaj, Panie, Kościół potrzebuje przemiany, Kościół potrzebuje reformacji, Kościół potrzebuje powrócić do Panie, do Słowa Bożego, do, Panie, chodzenia przed Tobą, Panie, nie tłumaczenia się, nie tłumaczenia się światu, nie tłumaczenia się przed Tobą, Panie, czy pod względem grzechów, czegokolwiek, Panie. Także, Panie, powierzam Ci ten czas, Ojcze, i Panie, żebyś, Panie, mówił to, co Ty chcesz, Panie, żeby, Panie, Twoja chwała była, bo Ty masz, Panie, serce dla tych, Panie, niezbawionych, i masz również serce dla Kościoła, który jest, Panie, w dzisiejszym czasie w jakiś sposób w ucisku, Panie. I nie mówię teraz akurat o ucisku, Panie, który ma Kościół gdzieś w Chinach, który mają wierzący gdzieś tam, Panie, którzy są gdzieś w wizytkach w okolicach Izraela, czy gdzieś tam, czy gdzieś ktoś jest, Panie, w jakichś tam muzułmańskich krajach, o tym nie mówię, to jest jedna kwestia, Panie, ale są ludzie na Zachodzie, w Europie, Panie, są ludzie w Ameryce, którzy, Panie, z powodu, Panie, to jest to, co zakrada się do Kościoła, Panie, świat, i też nauki świata, i też właśnie dlatego, że Kościół nie chodzi w rozpoznanie. Ja wierzę, że Ty, Panie, powiedziałeś nieraz, że takim hymnem, niestety, nie ku chwale, Panie, Twojej, ale ku, Panie, zawstydzeniu Kościoła często jest, że tak jest napisane, że lud mój ginie z braku wiedzy, i z powodu tego, że odrzucili wiedzę, nie szukają po wiedzy, Panie, bo z powodu ignorancji, z powodu takiego właśnie podejścia, że teraz o osób Jezusie, to już teraz, Panie, wiesz, jak się z niektórymi ludźmi dyskutuje, Panie, że oni swoje, cokolwiek by się im nie mówił, jakie argumenty nawet zademonstrowało, Panie, nawet to oni w dalszym ciągu, Panie, chodzą właśnie w takich, z
zwiedzeniu, Panie, i niektórzy chcą po prostu chodzić w zwiedzeniu, to jest chore, Panie. Dlatego Ty musisz coś zmienić, Panie, i ja wierzę, że wiele jest tam osób, które po prostu nie słyszało, że jest, Panie, wyzwolenie w Tobie, Panie. Jeszcze, Panie, Kościół może niektórzy głoszą, tak, wyzwolenie jest potrzebne, mówię tutaj o uwolnieniu demonów, jest potrzebne może, no tak, w tym niezbawionym może, ale Panie, nie ma podziału w Biblii na tych, którzy, bo przecież nawet sam fakt jest, kiedy Panie Syrofenicjanka podeszła do Pana Jezusa, to wbrew temu, co dzisiaj Kościół sugeruje, Panie, przecież Panie z niej powiedział, no tak, bo wy potrzebujecie uwolnienia, tak, wy Syrofenicjanie potrzebujecie uwolnienia, bo jesteście demonizowani i po prostu i tyle. Pan Jezus powiedział, że ten właśnie mówił o chlebie dla dzieci, tak, według Nowego Testamentu, kto jest dzieckiem. Ludzie powiedzą, no tak, pewnie Izrael zresztą sobie myślał, że są dziećmi Bożymi, ale przecież jasno jest napisane w Ewangelii Jana na samym początku, że kto jest dzieckiem Bożym? Że nie ci, którzy się narodzili z woli człowieka, nie ci, którzy się gdzieś tam ten, ale ci, którzy się narodzili z Boga, tak? Którzy przyszli do Pana Jezusa, tak? Tych, którzy, tak jest dokładnie napisane, ci, którzy uwierzyli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi, tak? Także takie coś zmienia postać rzeczy i chciałem się dzisiaj zająć taką kwestią, że odnośnie potrzeby, wielkiej potrzeby, którą Bóg mówi, uwolnienia u wierzących, także potrzeby walki duchowej, która nie jest zrobiona. Dzisiaj, tak jak już tam gdzieś wspominałem pobieżnie, Kościół ogólnie nie robi pełnej Ewangelii, tak? Dzisiaj Kościół zamiast robić pełną Ewangelię, zamiast szukać Boga po odpowiedzi, to niektóry, część Kościoła próbuje w jakiejś ekumenii się łączyć, niektórzy chodzą za służbami, które po prostu w ogóle nie mogą nic pomóc, ale jest ich dużo, tak jak już mówiłem. A dzisiaj wierzący potrzebują uwolnienia. I to, co jest, sytuacja, która jest w wielu zborach, jest taka, że wielu ludzi jest nieuzdrowionych i szuka uzdrowienia może przez lata, a inna kwestia jest, że są ludzie i o tym się chciałem się zająć pokrótce, zobaczymy, ile tego wyjdzie. Człowiek mówi, to czas szybko ucieka, także chciałem się zająć ludźmi, którzy cierpią z powodu jakichś, świat to nazywa jakichś psychicznych rzeczy, tak? Czyli choroba umysłowa, choroba psychiczna, jakieś tam zaburzenia, jakieś różne nazwy są, różne nazwy, rozdwojenie jaźni, niektórzy, to też jest temat też gorący, nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek się tymi rzeczami interesuje, ale to jest faktem, że niestety wielu chrześcijan nie widać za bardzo tego po prostu w tym pierwszym kościele, żeby oczywiście to nie znaczy, że ludzie nie byli atakowani, bo byli, ale w dzisiejszych czasach szczególnie i ja tak właśnie się modlę nad naśnie tego, studiuję te rzeczy, to co Bóg daje i tak po prostu z tego co widać, to świat chce właśnie produkować w jakiś sposób tych ludzi, ale my musimy zrozumieć, że my jako wierzący mamy autorytet w Jezusie i mówię to do każdej osoby, szczególnie tych osób, które cierpią z powodu jakichś psychicznych cierpień, tak? Czyli są to, ktoś słyszy głosy w głowie, czy ktoś słyszy, czy ktoś czuje jakieś no, rzeczy, czy ktoś po prostu czuje jakieś obciążenie na umyśle, w jakiejkolwiek formie jest ten ucisk psychiczny, który zmusza i wiecie, wiele osób wbrew, no nie wiem, nie ma pewnie takich statystyk, ale wiele osób właśnie chodzi nawet czy do zakładów psychiatrycznych, czy jest po prostu pod wpływem tych środków tak zwanych psychotropów, tak? I to co o tym powiem, to ktoś sobie może postudiować na ten temat. Są to no, straszne rzeczy pod względem właśnie chemikalia, które tak naprawdę nic nie mogą pomóc. Jedynym ich działaniem jest, że próbują sztucznie w jakiś sposób tych ludzi po prostu nie tyle uleczyć, co sztucznie ich kontrolować. Także my musimy, może sobie o tym poczytać, to jest dosyć ciekawy temat, psychotropy, w ogóle stan psychiatry,
dzisiejszym czasie i tak dalej. Wiadomo, świat uważa i tak zawsze, wiecie, szczególnie lekarze mają taką postawę, że oni są i to taką postawę mają często, dlatego że wielu osób ze świata, myślę, że wyrobiło im taką opinię, dlatego że wielu osób uważa, że i niestety w zborach to sam, to ku zawstydzeniu teraz mówię tych ludzi, uważa, że lekarz to, wiecie, wielu, tak jak może trochę w tych kulturach afrykańskich, tam gdzie, oczywiście wiadomo, że w Afryce też są lekarze, ale wielu osób chodzi, na przykład w Afryce, czy gdzieś tam chodzi do jakichś szamanów, tak? I tam się szaman cieszy takim poważaniem, że wiadomo, że wszyscy się boją go znieważyć i tak dalej. W świecie naszym, w którym żyjemy, w Europie, w Ameryce tak samo, jest po prostu wielu osób i nawet ze zboru, które nazywa się chrześcijanami, wiele osób traktuje lekarza jako kogoś, kto jest po prostu, nie wiem, wyrocznią często i to jest tragedia. I muszę to poruszyć, dlatego że to się już pojawia, wielokrotnie się spotkałem z czymś takim, nie mówię o czymś, o czym nie mam pojęcia, co nigdy gdzieś tam przeczytałem z gazety. Mówię o faktycznych postawach wierzących i ktoś mi zaprzeczy to, co mówię, to ja po prostu tego nie przyjmę oczywiście, bo wiem, jak się wierzący zachowuje. Dla wielu to, co lekarz powie, jest ważniejsze niż Bóg. I to się zaraz nasuwa taki werset z Biblii. Pamiętamy tą historię tej kobiety, która cierpiała na krwotok. I co ta kobieta, co ona szukała Pana Jezusa? Ona szukała Pana Boga, żeby mu zdrowił? Nie. Ona, co ona najpierw robiła? To mi obrazuje takiego wierzącego. Myślę, że ona mogła być wierząca wtedy. Mogła być wierząca i po prostu to mi obrazuje wierzącego, który najpierw chodzi po lekarzach. I dlaczego ludzie chodzą po lekarzach? Myślę, że ze strachu. Ja myślę, że nie zaufanie Bogu. Bo boją się, że jak Bogu zaufają, to teraz, teraz wiecie, naciski, rozum dochodzi, po prostu świadczy. Ogólnie ja wierzę, że jakaś część pracy, którą szatan robi właśnie przez środowisko lekarskie, tak? Oczywiście wielu się zbuntuje jeszcze, jak ktoś po prostu będzie, że to są nauki takie bardzo radykalne, wiecie, ale taka jest prawda. I ta kobieta, co miała krwotok, co jest napisane? Ta kobieta, która miała krwotok, chodziła do mnóstwa lekarzy. I co? I na pewno na jakiś czas to pomagało. Oczywiście, tak jak mówię, lekarze nie mogą w większości przypadków nic pomóc. Ja mówię o uleczeniu. Ja mówię o stanie, w którym jest uleczenie. Wielu powie, ja chodzę, jakoś się trzymam, jakoś to. No właśnie. Problem jest taki, że osoby, mówię tutaj, właśnie chciałem się typowo skupić na tych osobach, które potrzebują uwolnienia, bo mają tego typu rzeczy i to się ciągnie. Psychiatria sama mówi, że można sobie poczytać różne raporty, że po prostu pewne rzeczy są, wiecie, tak jak lekarze, tak jak ja to nazywam, dają wyrok tym ludziom. Jeśli my się nie obudzimy jako chrześcijanie, bo słuchajcie, nie mówię do osób, które się nie nawróciły, tak? Jeśli jesteś osobą nienawróconą, możesz nie rozumieć tego. Możesz na mnie coś powiedzieć, bo nie rozumiesz, nie znasz Boga, nie wiesz, jaki Bóg ma moc, nie poznajesz Słowa Bożego, ale mówię teraz szczególnie do osób właśnie, które są nawrócone, że my poznaliśmy moc Bożą, my mamy Słowo Boże i tam jest napisane, że kiedy Jezus chodził, uzdrowił wszystkich. Kiedy Jezus chodził, byli potrzebujący, którzy potrzebowali uwolnienia od demonów, tak? Przykładem jest Maria Magdalena, tak? Z której jest napisane, Jezus wyrzucił 7 demonów, tak? Także jest tutaj też przykład wierzącego, który po prostu był uwolniony od demonów. I wiecie, dla niektórych problem jest, myślę, po pierwsze właśnie to, o czym mówię, że traktowanie lekarzy często nawet pozwolę sobie powiedzieć więcej, traktowanie lekarza przez wierzących niektórych wyżej niż Boga. Bo jeśli ja mam zaufanie w Bogu, ja nie będę słuchał i nie dochodził do kogoś, kto jest człowiekiem, kto nie może nic zrobić. Także to jest ku zawstydzeniu. Oczywiście wielu się będzie buntować, nie, to nie tak. Ale przyjrzyjcie się waszym uczynkom, przyjrzyjcie się waszym myślom. Tak? Co się dzieje? Komuś się coś dzieje, to nie ma tak, że ktoś idzie, dobra, panie, to się modlimy. Zbieramy rodzinę, nawet zbieramy znajomych, modlimy się, tak? Ale ktoś się podał 5 minut i dzwonię po lekarza, tak? Nie zbicie zaufania.
Także ta kobieta właśnie wydała, jest napisane, takie dwa aspekty są. Ona chodziła po lekarzach, tak jak dzisiaj, wierzący. I to jej nic nie pomogło, po pierwsze. Po drugie, i po trzecie, jeszcze było gorzej. Więc kobieta była doprowadzona do desperacji po prostu, tak? Ja myślę, że Bóg dopuszcza czasami do desperacji ludzi. Dlaczego? Dlatego, że z powodu charakteru, znowu chciałem powiedzieć o naturze człowieka, jest natura ludzka. My musimy być odmienieni. Wiele wierzący się kierują, ale to na świecie ludzie chodzą i nic z tego. No właśnie, na świecie ludzie chodzą. A powiedzcie mi jedną kwestię, a jak, co się stało, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i oni chodzili 40 lat przed pustyni? Kto się zajmuje leczeniem tamtych i tych Izraelitów? Nikt. Nie było lekarza tam. A jednak Bóg im oddał obietnicę. Już w Starym Testamencie. Za czym jeszcze Pan Jezus przyszedł? My mamy lepszy przymierz, żyjemy według Słowa Bożego i wiemy na tym. Przekonaliśmy się. Pod nowym przymierzem jesteśmy. Jezus, moc Jezusa jest dostępna dzisiaj. Tak? Tylko, że może problem jest, że w zborze tej mocy nie ma. Albo jeśli nie nauczyli modlić, może ludzie się nie nauczyli w wielu przypadkach. Jeszcze są zbory, które się modlą o uzdrowienie. Ale w wielu przypadkach porzucili kwestię uwolnienia. Kwestię walki duchowej. Każdy wierzący jest powołany, że i zresztą ktoś powie odnośnie walki duchowej, wiecie, są oczywiście zdania podzielone, jak to i dlatego, że niektórzy mają swoje opinie. Do walki duchowej jesteśmy powołani. W sensie, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, Bóg nas wyciąga z ciemności, tak? Bo musimy pamiętać, że nas Bóg nie wyciąga po prostu z naszych dróg tylko. To co, chodziliśmy w ciemności, jest jasno napisane, że szatan nas prowadził. Że duch tego świata, ten który spadł z nieba, bo diabeł jest zrzucony według objawienia 12, ten duch tego świata nas prowadził. Prowadził, wysłał, czy on nas bezpośrednio prowadzi jako szatan, nie wiem. Jest napisane, na pewno nas jakieś demony prowadziły i wiemy o tym dobrze. Jednych prowadził demon alkoholu, drugich prowadził demon może pożądliwości, trzecich prowadził jakiś demon filozofii, czwartego prowadził demon jakiejś fałszywej religii i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, każdy swoje drogę gdzieś tam szedł, tak, z powodu wpływu szatańskiego, tak? Ale dzisiaj jesteśmy w Jezusie i to, co Bóg mówi, to tak jak ta kobieta, tak? To jest taki obraz trochę Kościoła, że chodzi, szuka gdzieś tam, wiecie, po lekarzach, niektórzy się jakieś terapią podają, nie zdają sprawy, co, jak, ile to ich zdrowia kosztuje, nie zdają sobie sprawy, jak to, co się dzieje z ich organizmem przez to i przez to, i zamiast oddawać Bogu chwałę i ufać, to po prostu chodzą w niewierze, bo to jest niewiara. To jest niewiara. Niektórzy powiedzą, nie, ja mam wiarę i chodzę do lekarza. Czyli dwie, jak to, przepraszam, że tak powiem, dwie srogi za ogon po prostu łapać, tak? To tak, tak to wygląda. Dwie srogi za ogon, tak? Troszkę tutaj, troszkę tutaj. Jedna stopa z Panem Bogiem, a druga stopa gdzie indziej. Tak to nie działa. Taka wiara, przepraszam, bardzo wierzący, bracie i siostry, taka wiara nie będzie działać. Bo Bóg powiedział, jeśli my przychodzimy do Boga, jeśli nam brakuje wiedzy, to Bóg jest wierny, i bez wypominania nam da. Jeśli my szukamy oczywiście, to nie jest tak, że Bóg nadaje automatycznie. Jeśli nie jesteś człowiekiem, który modli, jeśli nie jesteś człowiekiem, który szuka Boga, to po prostu możesz sobie chcieć. Możesz powiedzieć, no to jak Pan Bóg chce, to niech działa. To nie jest odpowiedź, słuchajcie. I jak Pan Bóg chce, jeśli Ty chcesz uwolnienia, jeśli Ty chcesz wyjść z tych stanów, w których jesteś, to Ty jesteś, musi być w desperacji. Nie Bóg będzie za Tobą chodzi i mówi, wiesz, synu, córko, może byś moja, tutaj przychodzę, teraz nagle ty nic nie robisz, ja nagle będę działał. Tak Bóg nie mówi. Nigdzie tak nie jest w Biblii naszej. Znaczy, jeśli będziemy szukać Pana, to go znajdziemy. Jeśli będziemy wierzyć, to nic nie będzie niemożliwego dla nas. Tak jest napisane. Tak? Jeśli ty się będziesz modlić, jeśli ty powstajesz, tak, że potrzebował Kościołowi powrócić do walki duchowej, niektórzy nigdy nie robią walki duchowej. I na tym to polega właśnie, że kiedy przychodzą myśli, kiedy przychodzą te stany, to my musimy zacząć walczyć, musimy zacząć atakować szatana. A ciężko jest atakować szatana, jeśli my o nim nie mamy innego pojęcia, tak jak większość Kościoła, tak? Dlatego nasze nastawienie musi się zmienić. I mówię, apeluję szczególnie do tych osób, które znają te osoby, które potrzebują tego typu pomocy oraz osób, które są same gdzieś tam, siedzą w domu, z powodu właśnie nie mogą pracować,
albo pracują, tylko po prostu no, mają po prostu psychiczne schorzenie, tak to nazywa świat. Po prostu jest to jeden z demonów. I w jaki sposób, może się ktoś zastanawia, w jaki sposób ktoś ma tego typu rzeczy, tak? Jakie są źródła tego? Jedno ze źródeł jest, i mówię to, żeby pomóc tym ludziom, tak? Nie przyszedłem, żeby tylko powiedzieć, zganić Kościół, bo Bóg gani Kościół. Bóg, słuchajcie, Bóg jest Bogiem. My musimy pozwolić Bogu na ganienie. Jeśli Bóg, jeżeli osoba, do których są upartymi, którzy nie są ignoranccy i wyniośli i tego, to Bóg nie może nic zrobić takim człowiekiem, tak? Ale my musimy mieć postawę, że musimy być otwarci na głos Boży i musimy zacząć szukać Boga. I jedną z przyczyn, które może być stan psychiczny w ten sposób wygląda, może być z powodu grzechu przodków. I gdzieś tam w Pięcioksięgu Mojżesza jest napisane, chyba w Księdze Kapłańskiej jest, i być może w Powtórzonego Prawa jeszcze jest napisane cały zestaw klątw, który jest związany właśnie z nieszukaniem Pana. Masz sobie poczytać. Jednym właśnie z tych klątw właśnie są tego typu rzeczy. Strach, tak? Czym się objawiają? Niektórzy, którzy cierpią z powodu właśnie tych jakichś, nazwijmy to, psychotycznych zaburzeń, tak? Oczywiście to są tylko nazwa, wiecie, które środowisko lekarskie używa, tak? Ludzie się lubią bawić tego typu nazwy, tak? Bo to brzmi tak jakoś ciekawie, tak? To tam wszystko jest w Biblii napisane. Strach, depresja i nawet strach o własne życie, tam gdzieś jest napisane, wynika właśnie z przekleństw. Tam jest napisane. Ktoś nie wierzy, niech coś zobaczy. I klątwy generacyjne mogą spowodować stan tego typu. Często, kiedy w Biblii przestudujemy, zobaczymy jako całość, to zobaczymy, że jest pewne powiązanie między chorobami umysłowymi a czarami. Między chorobami umysłowymi a seksualnymi po prostu jakimiś ekscesami, tak? I ekscesy, jako ekscesy to nie tylko mówię o pewnych, no, wynaturzonych, strasznych po prostu rzeczach, które niektórzy ludzie robią, tak? Bo jedną z przyczyn, wiecie, Biblia porusza pewne rzeczy, które my nie chcemy może wiedzieć. My nie chcemy słuchać pewnych rzeczy, ale Biblia te rzeczy porusza. Skoro Bóg mi zawarł w Biblii pewne rzeczy, ja bym o tym mówił. Jak ktoś nie może słuchać, to niech wyłączy. Ale Biblia mówi, w Lewitykusie są podane właśnie seksualne rzeczy, które są po prostu zabronione. I wiecie, Bóg ich nie zakazał. Nie tylko dlatego, że one są chore, tak? Że one są wypaczone, że one powodują destrukcję rodziny, że one powodują tego, ale to powoduje destrukcję człowieka, który to robi. Tak? Także my musimy o tym wiedzieć. Jedno, to co Biblia, jakie Biblia wymienia rzeczy, to są przede wszystkim, wiecie, kazirodztwo. To jest jedna z tych rzeczy, w różnej formie, tak jest napisane. Innymi rzeczami są po prostu, i na przykład tutaj, co szczególnie jest, to jest właśnie no, uprawianie stosunków seksualnych ze zwierzętami na przykład. Jeżeli któryś z przodków takie rzeczy robił, to jest to straszne niestety dostęp. Wiecie, ludzkość, jak my popatrzymy, niewiele się uczy, wiemy to. Każde pokolenie twierdzi, że jest lepsze. Każde pokolenie twierdzi, że jest lepszym od tych poprzednich i tak dalej. Wiecie, tak naprawdę my patrzymy pod kątem Słowa Bożego i tak za bardzo niewiele po prostu się te pokolenia zmieniają, jak możemy zobaczyć. Każdy potrzebuje desperacko zbawienia i ludzie potrzebują się nawrócić tak samo wierzący po prostu. Bo jeśli my, wiecie, jakby mamy być skuteczni dla Boga, jeśli my nie chodzimy w Słowie Bożym, jak ma być skuteczni dla Boga, jeśli my sami potrzebujemy uwolnienia, słuchajcie. Dlatego to powinno zwrócić uwagę. I to, co mówię, jeśli ktoś nie rozumie, jeżeli ktoś albo kogoś czegoś dotyka, niech się modli w tej kwestii, bo Bóg może znacznie więcej pokazać. Nie jestem w stanie wszystkich rzeczy poruszyć. Ale wracając jeszcze pokrótce, bo ja nie chcę długo mówić, jest kwestia właśnie generacyjna. Jeżeli o rodziny w przyszłości, może mama, może babcia, może w rodzinie gdzieś tam ktoś, czy prababcia, czy po stronie mamy, czy po stronie taty cierpiała z powodu tego typu rzeczy
I to mogą być, dzisiaj oni to nazywają jak nerwice, depresje, suszenie głosów, może ktoś był w zakładzie psychiatrycznym. Słuchajcie, to później będzie oddziaływać i te demony, które są z tym związane, one mogą i będą oddziaływać na przyszłość. Dlatego my musimy mieć uwolnienie. My musimy zastosować pełną Ewangelię. I tylko Kościół, ja wam mówię, to Bóg mi też pokazał, że tylko Kościoły pełne Ewangelii, które są. Włączając, nie możesz mieć pełnej Ewangelii, jeśli ty nie włączasz walki duchowej uwolnienia. Nie możesz mieć, po prostu masz jakiś fragment Ewangelii i będzie to działać, bo powiesz, no tak, ale głoszę Ewangelię, się ludzie nawraca. Okej, ale głosisz tylko ten fragment Ewangelii. Możesz nawet nakładać ręce i ktoś może być uzdrowiony. A co będzie w przypadku, kiedy demon będzie w człowieku? To już wtedy powiesz, no to u nas tego nie robią, to delegujemy Pana gdzie indziej, tak? I wiecie, taką mentalność ma wielu pastorów i wiele osób z kościoła, że wiele osób dzisiaj odsyła po prostu do psychiatrów ludzi, do psychologów. Postudiujcie źródła psychologii, psychiatrii, skąd się to bierze. Psychiatra, psychologa nie uznają Boga w ich tak zwanych, ja nie pamiętam jak to się nazywało, jakiś taki jest podręcznik właśnie, taki, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, DS coś tam to się nazywa. I oni, można poczytać, co oni, wiecie, to jest parodia, czasami się można pośmiać tam. To co jest, i słuchajcie, to powstało w jaki sposób. Psychiatria, psychologia nie jest nauką w sensie czymś po prostu, wiecie, taką typową, można powiedzieć medycyną czy coś takiego, tak? Nie. To są po prostu pseudonauki. I oparte na fałszywym światopoglądzie, słuchajcie, one nie uznają ani Boga, ani diabła, tak? Nie uznają, że człowiek ma ducha. Więc próbują w sposób ludzki, wiecie, to są ludzkie metody, w sposób ludzki pomóc komuś, tak? Czyli załóżmy, zobaczcie, jaka jest różnica, jak Pan Jezus pomagał ludziom, jak dzisiaj pomagają ludziom, jaka jest różnica? Taka, że jak Jezus widział kogoś cierpiącego, no nie przed, wiecie, z herbatką, nie przed, o, to dobre słowo ci powiem, o, to po prostu, nie, Jezus czasami, wiecie, to jest taka, może wielu by Jezusa posta zgorszyła dzisiaj, bo Jezus, zobaczcie, siedzi ślepy człowiek i wiesz, i wiecie, i woła, i Panie Jezu, pomóż mi, no przecież ktoś powie, no woła. Bo dzisiaj, wiecie, tam ci apostoły też mieli ciekawe i śmieszne czasami reakcje, kiedy były dziwne te reakcje, tak? Też ich wielu Jezus musiał nauczyć, ale jak ja dzisiaj bym postarał, większość kościoła, 3/4 kościoła by krzyczał, Panie Jezu, ale on chce pomocy, ale Panie Jezu, dlaczego się nie zatrzymałeś, tak? A Pan sobie przeszedł dalej. Ale zobaczcie, mówię tu o Bartymeuszu, ale co Bartymeusz zrobił? Bartymeusz nie powiedział, o, teraz przeszedł, koń już raz mówiłem, dwa razy mówiłem, ono to teraz widocznie ten i wiecie, obraźni, niektórzy mają taką postawę. Ale to nie Bartymeusz. Bo to był jego dzień, bo to był jego dzień uwolnienia, to był jego dzień uleczenia. Zobaczcie, co by było, gdyby Bartymeusz powiedział, o, Pan już tyle wolałem do Pana, to Pan już powinien wiedzieć, Pan już to wie. Albo się obraził, tak? Nie. I z powodu jego postawy wiary Pan już go uwolnił. I tak samo to jest pierwsza zasada, że my musimy w wierze podchodzić. Że my musimy wierzyć, że Pan mnie uzdrowi, ulec cokolwiek mam. Obojętnie jak to świat, wiecie, czasami ludzie nie mają znajomości Biblii, a ludzie czasami są oczytani w podręcznikach medycznych. O, wiele osób studiuje podręczniki medyczne. Wiele osób studiuje encyklopedie, poradniki domowe. O, bo tu ich zastrzykało. Bo tam coś... I wiecie, to schodzenie nie w zrozumieniu walki ducha, w której jesteście, to schodzenie właśnie typowo w ciele. I to daje dostęp diabłu i to powoduje, że ludzie są, wiecie, jedna nóżka tutaj, druga nóżka tam, po prostu. Jakby, to i też zawsze rozbawia, jakby Pan Bóg nie pomógł. To nie jest wiara. Gdyby tak Bartymeusz powiedział, to niestety, wiecie, to jakby się skończyło. Chwała Bogu, że Bartymeusz, że mamy świadectwo. Zobaczcie, że osoby, które Bogu ufają, mają świadectwo zawsze, zobaczcie. Ci, którzy Bogu ufają, nie wracają ze spuszczoną głową po prostu do gdzieś tam, bo Bóg zawsze przyjdzie. Zobaczcie. Bartymeusz jest jedną z tych osób, które oddały chwałę Bogu, naprawdę uwielbiły tym Boga poprzez wiarę. Dlaczego? Bo jak ja mam wiarę, to ja
mówię, że Pan mój może wszystko, bo mój Bóg, wiecie, wielu osób śpiewa po zborach, Bóg jest wszechmogący, Bóg wszystko może, ja chcę zobaczyć wasze życie. Pokażcie mi wasze życie. Pokażcie mi sferę zdrowia. Pokażcie mi sferę inną. Pokażcie mi. I wtedy będę wierzył, że wierzycie w tego Boga wszechmogącego. Tak? Także wielu tu by może głowę spuściło, prawda? Ale my wierzymy w dalszym ciągu, że Bóg jest wszechmocny. Sobie możesz przez całe życie wierzyć. Jeśli nie masz postawy wiary, możesz całe życie wierzyć, że Bóg jest wszechmogący i nie będziesz uzdrowiony. I to jest tragedia. Także ja mówię szczególnie do tych ludzi, że dzisiaj nawet pastorzy, wiecie, na czym polega czasami radzenie wierzącym. O, counseling będziemy mieli, będziemy porady dawać. No, masz taki stan, bo nie... Wiecie, najgorszą odpowiedź, jaką można mieć. Masz taki stan, bo nie dawałeś dziesięciny. Masz taki stan, bo nie chodziłeś do... Jak ci mówiłem, chodzić na modlitwę w środę czy tam w czwartek, to ciebie nie było. I dlatego masz taki stan. Słuchajcie, jak taką odpowiedź słyszycie, to ja wam powiem, że to w ogóle jest niezwiązane z tym. To jest tragedia. A niektórzy... O, to tam mam dobrego psychologa, jest chrześcijaninem. To tak jakby powiedzieć, słuchajcie, nie obraźcie się, ja nie porównuję psychologa, ale to tak jakby powiedzieć, wiecie, ktoś ma problemy jakieś miłosne, to ja mam tam taką znajomą i ona jest chrześcijanką, ale jest prostytutką, tak? Wiecie, jedno z drugim się kłóci, tak? Nie porównuję do prostytucji, tak, pewnych rzeczy, ale pewne konotacje to ma. Taki sam sposób powiedzieć. Są dwie rzeczy przeciwstawne. Nie możesz być jednocześnie ufać Bogu i jednocześnie chodzić po prostu tak bez wiary. Po prostu nie da się. Musisz decydować się. Pierwsza rzecz jest wiara. Druga rzecz jest wiadomość. To, co mówię, jest... Nie ma dla Boga choroby, nie ma dla Boga stanu demonicznego. Obojętnie, jak jest wielkie gniazdo, czasami uwolnienie za jakiś czas, dlatego, że jest wielkie gniazdo w człowieku. I im dłużej wierzący chodzi po lekarzach, szpikły tymi tabletkami. Te tabletki są, działają na, żeby zmienić nastrój, żeby zmienić, a w jaki sposób zmieniasz nastrój? Zobaczymy, jak działają psychotropy. Psychotropy oddziałują bezpośrednio na układ, po prostu, wiecie, bezpośrednio na mózg, na układ nerwowy. Słuchajcie, sieją spustoszenie. A środków ubocznych jest więcej niż tych rzeczy. Jest to błędne koło, słuchajcie. Ja mi się wydaje, to co powiem, może wielu zgorszyć, może wielu zszokować, zbulwersować, ale według mnie dzisiaj właśnie diabeł kreuje tego typu rzeczy. Diabeł chce ogólnie społeczeństwo, ja tylko nie mówię tylko o chrześcijaninach, oczywiście przede wszystkim diabeł cięty na chrześcijan. Ale ogólnie w społeczeństwie diabeł tak działa, że chce tych ludzi, wiecie, jak zobaczymy na nasze, nie wiem jakie wy macie rodzinę, jakich wy macie znajomych, nie wiem. Ale jak popatrzymy czasami, jak chodzą ludzie, to ludzie no stopem do lekarza chodzą. Czy mają prawdziwe jakieś tam problemy, czy jakieś urojone, tak? No stopem. I kiedyś, wiecie, i ludzie się szpikują różnymi po prostu jakimiś rzeczami. A od momentu, kiedy wynaleźli te właśnie psychotropy, to już w ogóle. Wiecie, kiedyś ja się tak śmieję, bo kiedyś, jak nie było tych rzeczy, to co ludzie, to co? Lekarz na wszystko co dał, wiecie, to jest bezradność człowieka. I my musimy to zrozumieć, że człowiek jest bezradny, że dlaczego, niektórzy powiedzą, dlaczego takie cuda się dzieją w Afryce, dlaczego takie cuda się dzieją w dlaczego takie cuda się dzieją w Indiach, dlaczego takie cuda dzieją się pośród ludzi, którzy może nie mają takiego dobrobytu, no właśnie dlatego, że u nas jest mentalność, o, ktoś ma pieniążki, albo ktoś tam zbiera, wiecie, kogoś szczyka, gdzieś coś się tam dzieje, to teraz zbiera pieniążki na lekarza. Ale ci ludzie nie mają pieniędzy. I tam się przychodzą do Pana i mówi, że Panie, Ty musisz mi to zrobić. Ty musisz mi to zrobić, bo ja mam wiarę. Bo inaczej, wiecie, oni nie mają wyjścia. W Afryce nie ma, na tam nie wiem, jaka jest populacja Afryki, ale tam na setki, może tysiące ludzi jest kilku doktorów. To jeszcze pewnie trzeba słono płacić za to po prostu. I to oni jeszcze nie pomogą, tak jak mówię, tak jak ta kobieta. Wierzący może być na rozdrożu i może pomyśleć, i teraz masz dwa wyjścia. Albo weźmiesz to, co mówię, zaczniesz się modlić i Bóg cię podniesie z tego stanu, albo będziesz chodził i będziesz cierpiał. I niektórzy są tak oparci,
tak jak ta kobieta. Ja wierzę, że ona była oparta po prostu. Ja wierzę, że druga kwestia nie tyle była oparta może, co tak, tak inni robili. Ona na pewno, wiecie, ona była, ona sama nie mieszkała. Ona przecież mieszkała pośród krewnych, to tak jak my czasami, pośród rodziny. I co ci krewni kazali chodzić? O, tam my znamy dobrego. Słuchajcie, guzik. Pan Jezus nigdy nie korzysta z lekarzy. Jeśli ktoś to kwestionuje, proszę mi pokazać. W Nowym Testamencie proszę mi pokazać w Ewangeliach, gdzie było, gdzie Pan Jezus przychodzi i powiedział, o, ten tutaj niech cierpi na chwałę Pana. Ten tutaj nie pomożemy, bo coś tam. Zbzyta. To jest taka nauka, jest fałsz, tak? Ale wielu ludzi się zbuntuje, bo wielu ludzi ma ciągle, bo wielu ludzi chodzi po lekarze. Wielu ludzi chodzi po lekarze. Wielu jest psychiatrami chrześcijańskimi. To ja się wyśmiewam z tego po prostu. Nie może być. To tak jakby chrześcijańską prostytutką była. Rozumiemy? Chrześcijański, czyli chodzę z Bogiem, ale tutaj ktoś jest w grzechu i po prostu i przeciwko Bogu robi, tak? To takie sensacja. Rozdwojony człowiek to jest, tak? Także nie ma żadnych rzeczy, nie ma żadnych niemożliwości z Bogiem, tak? Jeśli my chodzimy z Panem i mówię, zwracam uwagę i inną kwestią jest to, że niektórzy wierzący się wstydzą po prostu. Bo jest wstydliwe, wiecie, dlatego może niektórzy pastorzy się boją powiedzieć, bo niektórzy w ogóle nie wiedzą i gadają przeciwko rzeczom, które nie mają żadnego pojęcia. Ale niektórzy po prostu to, co chciałem powiedzieć, że się wierzący wstydzą, że mogliby mieć demona. Słuchajcie, my musimy, jeśli ty chcesz mieć uwolnienie, chcesz mieć uzdrowienie, to nie możesz się wstydzić. Mało tego, musisz powiedzieć Panu, Panie Boże, Ty mnie uwolnij z tych demonów, które mam, tak? Ty mi pokaż, bo tak już powiedziałem, że jest kwestia generacji, ale musisz powiedzieć, Panie, Ty mi pokaż, co stoi za moim przyczyną. Niektórzy, tak jak już tam trochę zacząłem, jest takie połączenie demonów, właśnie seksualny, czarów, bałwochwalstwa oraz demona, no nie wiem, nazwijmy to po prostu, no tych problemów umysłowych, prawda? Wariactwa, nie wiem, nie chcę tak, to jest takie bardzo może słowo, takie wiecie. Ale tak jest. I często jedną z przyczyn może być udział w systemie, który jest bałwochwalczy. Jeśli ktoś brał udział, musimy to wszystko przejrzeć. Jeśli ktoś brał udział na przykład w czarach, ktoś może w rodzinie ktoś brał udział w czarach, może niektórzy mają z pokolenia w pokolenie. To wtedy demony zwariowali, wiecie, niektórzy czarownicy, którzy się tym parają, nie kończą na sam koniec po prostu zwariowani po prostu. Tak jak ktoś powie, że nie. Jednym przykładem jest, nie wiem, czy ktoś słyszy, Aleister Crowley. To był jeden z takich, wiecie, satanistów, tak? W XX wieku. On był nawet, Crowley'a nawet Mussolini, wiecie, wygonił z kraju. Z powodu tego, co on wyrabiał, tak? Wywalił go normalnie. I Crowley, pomimo tego, on już też nie chce mówić o tym, co on robił, ale może się domyślić, ale na sam koniec wylądował po prostu, był, no wariatem był po prostu, tak? Nie kontaktował rzeczywistością gościu, tak? Także to jest jeden z przykładów. I kto się zajmuje czarami, prawdopodobnie w ten sposób wygląda. Na sam koniec. Bo diabeł, wiecie, zwodzi ludzi do czarów, mówi im o mocach, mówi o wpływie, mówi im o, wiecie, wiele ludzi lubi ludźmi kontrolować. I dlatego diabeł takie rzeczy próbuje ludzi obiecać. A na sam koniec ludzie po prostu, wielu ludzi po prostu tak sobie skończy. Więc my musimy być tego świadomi. Jeśli w naszej rodzinie ktoś się tym para, to tak samo też musimy to wziąć pod uwagę, zacząć się modlić. I tak jak mówię, jeśli w naszej rodzinie były czary, jeśli ktoś się zajmował czarami, to prawdopodobnie te demony mogą po prostu skutki grzechów, wiecie, wędrują przez pokolenie, niestety. My możemy tego nie chcieć, pastorzy mogą się z tym nie zgadzać, ale tak jest. I wiecie, oczywiście Chrystus poniósł wszystkie grzechy, poniósł wszelką klątwę, więc my możemy to zastosować i możemy się pozbyć tych demonów. Tak, nie ma problemu. Ale musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć, bo wiedza jest pierwszą rzeczą, że i to jest wiedza duchowa, to jest wiedza, którą ktoś zdobywa, idzie do Harvardu i gdzieś tam, tak? W Harvardzie zresztą nie mają żadnego pojęcia o tych rzeczach. I są bezsilni wobec działania diabła, tak? Dlatego chodzą w ich, z jego filozofią i chodzą z jego wpływem. Ale
kolejna, tak jak już mówię wcześniej, wspominałem, są kwestie seksualne. Jeżeli ktoś w rodzinie, czasami są same rodziny, które niestety są, żyją różnie seksualnie po prostu, no i to możemy zauważyć, bo wiemy nasze rodziny, tak? Znamy, co się dzieje w rodzinach, tak? Niektóre się są ukryte, niektóre się wstydzą tego powiedzieć, a robią to tak. Ale niektóre rodziny są takie, że właśnie są seksualnie zdemoralizowane całe, tak? I końcówką często ci ludzie, co tak pokazują, co robią seksualne ekscesy, ja wam powiem, jaka jest ich końcówka, podobna jak tych, co czary uprawiają. Bo jeśli oni będą mieli choroby przenoszone drogą płciową, to wielokrotnie się zakończy po prostu, wiecie, na przykład, czy jak jest syfilis, tak, niektórzy mają syfilis, tych ludzi, niektórzy po prostu no, robią seksualne straszne ekscesy, to po prostu końcówką jest niestety no, zwariowanie, tak? Także słuchajcie, to są poważne rzeczy, ale my możemy być z tego uwolnieni, tak? Jedną z rzeczy jest właśnie sprawa generacji, druga rzecz sprawa jest to, co my robiliśmy, tak? Słuchajcie, jeżeli ktoś uprawia, przepraszam, że to mówię, ale trzeba to poruszyć, ktoś uprawia zoofilię, nie wiem, nie wiem, jakie jest motywacja takich ludzi, ale niektórzy tacy są. To dlatego i później wyglądają wariatkowie, to się wcale nie dziwmy po prostu, tak? Wcale się nie dziwmy. Jeżeli ktoś się parał czarami, coś się stało i wylądował, a wielu osób tak jest, wyglądał wariatkowie, więc się nie dziwmy, tak? Jeżeli ktoś był w bałwochwalstwie, to jest to tak, jak powiedziałem, dostęp. Także pamiętajmy te cztery rzeczy, tak? Jeżeli to było, musisz przyjść do Pana i wyznać te rzeczy. Jeśli to były grzechy generacyjne, musisz przyjść do Pana. Wziąć to pod krew Chrystusa, powiedzieć, Panie, odcinam się od grzechu moich przodków. Panie, nie chcę brać konsekwencji tego, co moi przodkowie. Wiem, że Chrystus ma zwycięstwo, że przodkowie nie mogą mieć wpływu na moje życie, tak? I jeżeli wybaczone zostaną grzechy, łamiemy klątwy i kolejnym etapem jest wyrzucenie demonów, tak? To jest takie, wydawało mi się proste, ale wierzący tego nie wiedzą. Wierzący nie rozumieją tego, tak? To jest skutek właśnie, kiedy chodzenia w kościołach, których, zresztą my jesteśmy kościołem, nawet jeśli kościół czegoś nie wie, my możemy zawsze, słuchajcie, nie ma wytłumaczenia. Możemy zawsze stanąć przed Panem. Skąd ja te rzeczy wiem, czy mnie tego w kościele nauczyli, nie? Nigdzie, nigdy. Jak pamiętam, jak ktoś tam, że kogoś jakieś uwolnienie modli, to nie ma to uwolnienie, tak jak teraz to widzę, tak jak to widzę z punktu widzenia Biblii. Jak to dzisiaj, kiedy mi Bóg pęczy pokazał, to nie było uwolnienie. Wiecie, wielu ludzi się modli, coś tam, wiecie, no tak, modliby się, wyjdź szatanie po prostu i koniec, tak. I to jest ich modlitwa uwolnienia, tak to nie działa. Musi być wyznanie grzechu, jeśli potrzeba wybaczenie, po prostu, jeśli ktoś kogoś skrzywdził. I na jaka może być droga, jeśli ktoś jest, wiecie, niemoralny, młodzież jest zachęcana do życia w sposób niemoralny, sypiania przed ślubem. Słuchajcie, nie wiecie, na co wy się otwieracie po prostu. Czyli trafisz na człowieka. A wiecie, ktoś z tobą sypia i czy spotka się wszędzie, kto chętnie z tobą sypia, musisz sobie zadać pytanie. Czy ona tylko z tobą chętnie sypia, czy ona z wszystkimi sypia, czy z wszystkimi, to nie wiesz, co tam jest po prostu w niej, tak? Nie wiesz co. I niektórzy mogli tą drogą na przykład, tak? Są różne drogi, słuchajcie. Jest wiele, wiele innych, ale te rzeczy wszystkie musi przyjść do Pana. I Bóg ma uzdrowienie. Ja nie wierzę, że ktoś po prostu ma pewne rzeczy i Bóg tego nie może ruszyć. Nie wierzę w to. I tak jak powiedziałem, ludzie mają, tak jak ta kobieta, niektórzy ludzie muszą dojść do desperacji. Niektórzy ludzie są uparci, niektórzy ludzie, ta kobieta też może ona nie wiedziała, być może nie słyszała nigdy na przykład o Jezusie, nie chodziła z Bogiem, nawet prawdopodobnie, wiecie, nawet Starego Testamentu nie wie, bo jakie były cuda w Starym Testamencie, prawda? My pamiętamy, co się działo, jak Eliasz uzdrawiał, tak, w imieniu Jezusa, powiedzmy, tak, modlił się do Pana i jakie były uzdrowienia, wskrzeszenia, nie ma wytłumaczeń, nawet w Starym Testamencie. Ale ta kobieta nie znała Pana. Ta kobieta była pełna, wiecie, lekarzy, leków, wydawania pieniędzy. Tak, czy to nie jest obraz typowego Polaka, który tak wygląda? Rodzina, tak, niektóre te kobiety. I wiecie, ja się nie śmieję z tego. Tylko Bóg musi coś powiedzieć czasami. I my
musimy tym ludziom też powiedzieć, że jest uwolnienie lęku, że jest uzdrowienie, że oni nie muszą tego robić. Lekarz im, powiem to jeszcze, lekarz wam nie pomoże. Lekarz ci nie wyprowadzi z tej sytuacji. Jeśli będziesz brała psychotropy przez 20 lat, 10 lat, to słuchaj. Co będzie z tobą, co się z twoim umysłem stanie, to Bóg jedyny wie. Więc dzisiaj jest czas, żeby pokutować. Dzisiaj jest czas nie tylko z powodu, które pieniędzy wydajesz, tak? Ale przede wszystkim, że nie ma chwały Bożej w twoim życiu. Mówię, ale Pan mnie przeprowadza przez to wszystko i przez te terapie, tak. Słuchaj, nie gadaj mi takich rzeczy, okej? Okay? To nie jest tak. Ta kobieta, która była przy Pana kwotach, nie przyszła i nie powiedziała, wiesz, Pan Jezu, to mnie po prostu przeprowadź przez to. Ja będę... I wiesz, dalej by cierpiała, dalej by chodzi o porę, tylko Ty mnie przeprowadź. To jest paranoja. Wiecie, my mamy fałszywą teologię i dzisiaj głoszą o pozborach. Fałsz, fałsz, fałsz. Tak, fałsz, herezja. Tak Jezus nie powiedział. Jezus nie przyszedł do tej kobiety i nie powiedział, wiesz, dobrze siostro, dam ci, będę się modlił, żeby ci Bóg dał siłę, żebyś przeszła i dalej miała te krwotoki. No nie jest tak napisane, no bracie i siostry, no idźcie się, otwórzcie, po prostu weźcie, zacznijcie myśleć, weźcie, ja się modlę, się pozławię wszelki ucisk, który jest nad wami, które przeszkadza wam zobaczyć, bo najpierw wy musicie zobaczyć wasz stan i zobaczycie, co Biblia na ten temat mówi, że Biblia zaradziła. I zobaczcie, Izajasza 53, ja polecam każdemu, dogłębne studiowanie, otwórzcie konkordancję, zobaczcie hebrajskie słowa, co piszą. Izajasz 53, Izajasz 61, to samo. I nie jest wolą Boga, to co jeszcze chciałem powiedzieć, to co Bóg mówił, nie jest wolą Boga, żeby wierzący cierpiał, nie jest wolą Boga, żeby wierzący chodził w chorobach, bo jest to zaprzeczenie Izajasza 53. Skoro mój Bóg wziął moje choroby, to nie Boga nie cieszy, kiedy... Bo słuchajcie, te osoby, które są w zakładach psychiatrycznych, jak one, jeśli one są pod uciskiem, jak one mogą głosić Ewangelię, jak one mogą, skoro same się mordują z tymi atakami, tak, że tak powiem. Same się męczą z tymi atakami. Niektórzy mają myśli samobójcze. I to jest jasny wpływ, że są po prostu demony, tak? Więc my musimy dokonać wyboru. I wiecie, kobieta, która przyszła, ona musiała, wiecie, często problem, jaki mamy do pokonania, też nie wiem, czy to ludzie też widzą, Bóg to pokazał, że jest ta kwestia ludzi. Że tam, kiedy Jezus był, było wielu ludzi. I ta kobieta, żeby wyjść do Jezusa, to ona musiała zrobić ten krok, bo wszyscy ją widzieli. Jak ona wyszła, pewnie to było, wiecie jak, Pan Jezus na pewno na środku, wokół Niego była naprawdę masę, nie wiem, setki, tysiące ludzi. I wiecie, była jakaś przeszła, to nawet jakaś kobieta wychodzi. Wiecie, dla wielu to był wstyd może. Dla wielu to, bo wiecie, o co mi chodzi. Że kiedy przyszli do tego ustro, to ona się szaty złapała, słuchajcie. To było coś, co zrobiła publicznie, rozumiemy to? I my dzisiaj, to co ja widzę, często w społeczeństwie jest takie nastawienie, często w kościele jest takie nastawienie. O, dzisiaj my stanęli i powiedzieli, o Bartymeuszu, nie wypada krzyczeć do Pana Jezusa, nie wypada tak drzeć się, tak? A on dalej się drze. Zobaczcie, musimy pokonać to. Musimy pokonać, bo czasem diabeł używa społeczeństwa. Bo w społeczeństwie wszyscy, wiecie, chodzą, dzisiaj może modne do lekarza chodzenie. Może w twoim zborze jest modne do lekarza chodzenie. Nigdy nie było modne u Pana Boga. Musimy powrócić do początków. Musi powrócić tak, jak Biblia mówi. Bo inaczej nasze chrześcijaństwo będzie byle jakie. Inaczej, wiecie, ja wam powiem, że nie wszyscy, którzy by nazywali się Izraelitami, oddawali Bogu chwałę. Tak jak dzisiaj nie wszyscy, którzy się zowią chrześcijanami, oddają Bogu chwałę. Ale Bartymeusz był jedną z osób, która Bogu oddała chwałę. Ta kobieta była, pomimo, wiecie, te tłumy krzyczały do Bartymeusza, zamknij się, nie rób siebie idioty. Ten, wiecie, różne jakieś rzeczy, tak samo do tej kobiety. O, pewnie diabeł mówi, zobacz, takie tłumy są, a ty tak wyjdziesz to po prostu do Jezusa? Tak on teraz naucza, będziesz mu przeszkadzać, tak? Słuchajcie, diabeł zawsze tak będzie używał. Jeśli diabeł może używać twoich myśli, szczególnie jak jeśli masz jakieś szatańskie myśli, to diabeł będzie używał. Myśli diabeł ci teraz powie, nie, słuchaj tego. Nie, to co on mówi, o to jest radykał, to jest jakiś fanatyk. To fanatyzm jest po prostu, to nie jest chrześcijanin, to jest fanatyzm. Słuchaj, to diabeł gada, wiesz? Diabeł się boi fanatyków, ty w cudzysłowie. Diabeł się boi tych, którzy zaufali Bogu po prostu, bo on wie,
że ich będzie Bóg używał, tak? I ty też możesz tak chodzić. Także polecam wierzący studiowali Izajasza 53, Izajasza 61 i mówię, depresja, którą masz, nie pochodzi od ciebie. Nie jest to wolą Bożą, żebyś miał depresję. Jest to zło. I my musimy się przeciwstawić depresji. My musimy, bo jest napisane w Izajasza, że on zamiast szaty smutku, tak? Bo to chodzi o Pana Jezusa. Da nam co? Radość, tak? Olejek radości. Więc my musimy się przeciwstawić wszelkiej szacie smutku, zerwać ją po prostu w imię Jezusa, przeciwstawić się wszelkiej depresji, wszelkiej myśli. Wiecie, to jest walka duchowa, dlatego jeśli nie pójdziesz do walki duchowej, to nawet jeśli to odstąpi i ktoś będzie o ciebie modli, to później diabeł będzie próbował przywać. Także musisz po prostu. Jeżeli nie będziesz miał złamanych grzechów generacyjnych, to diabeł będą próbowały wracać. Jeżeli w diabły wyjdą, to musisz stać w walce duchowej. I to ludzi dzisiaj, wiecie, dlatego dzisiaj żyjemy. Jeśli kiedyś były czasy końca, bo Paweł mówił, to dzisiaj żyjemy no przy tych końcówce czasów końca, tak? Ja nie mówię, że już jest koniec, nie głoszę, dzisiaj jest koniec, tak jak niektórzy głoszą, tak? Tak niektórzy głosili, że oni już datę wyznaczyli, wiecie, nie. Ale jest okres, ja nie wiem, ten okres może jeszcze trwać, jeszcze setki lat może być nawet. Ale żyjemy w takim czasie, że my musimy po prostu wiedzieć. Żyjemy w takich czasach, że my musimy chodzić inaczej niż ten świat. I to jest, wiecie, pole wojny przenosi się do kościoła często. Bo kościół się stał światem, bo kościół się zaczął chodzić tak jak ten świat. Do kościoła wszystko przenika. Jeżeli my chodzimy jak oni, chodzimy w tym status quo, wiecie, co by było, gdyby Bartymeusz posłuchał tych ludzi? To była cała grupa. Ja mi się wydaje, że tam te osowiecianie po prostu byli religijni. Oni Boga nie znali. Co by było, gdyby Bartymeusz nie zawołał? Co by było, gdyby ta kobieta stwierdziła, jest taki tłum, co by może coś powiedzą, będą mnie wyzywać, ale to wstyd jest, tak? Co by było? Zobaczcie, my musimy się odciąć od takich rzeczy. Rozumiecie? Jeśli chcesz mieć uzdrowienie, uwolnienie, to ty musisz szukać Boga dla siebie. I to mówię. Twój kościół ci nie uwolni. Chodzenie do budynku ci nie uwolni. Zapłacenie 10 ci nie uwolni. Trzeba te mity skruszyć. Jeżeli jest pastor, który ci mówi, masz twój stan z powodu niepłacenia 10, to przepraszam cię bardzo. To coś jest nie tak. Jesteś w miejscu prawdopodobnie, który... Wróćcie, to jest kwestia do Boga. Może być w miejscu, który jest kompletnie no, zidiociałe po prostu, tak? Jest pełne religii, a nie mają poznania duchowego, tak? Także jest nadzieja, ja mówię dla tych ludzi. Przede mną powiedzieć, że po co mówię o 100 słowa, po to, żeby kogoś zatrzymać, wiecie? Jak ktoś jest na rozdrożu, jak ktoś jest, wiecie, w desperacji, wiecie, czasami Bóg dopuszcza desperację w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że my mamy złą postawę, dlatego, że my Boga nie znamy, dlatego, że jesteśmy ignorantami. Wiele osób idzie do służby uwolnienia, wiele osób idzie do walki duchowej, kiedy już jest w desperacji, bo mówią, że albo pójdą do walki, albo coś Bóg zrobi, albo oni po prostu widzą, że będzie destrukcja po prostu, tak? I tak często się ludzie nawracają. Niestety. Tak często Bóg, zobaczcie Jonasza. Zobaczcie, gdyby Jonasz powiedział, tak, Panie, pójdę do Niniwy, będę posłuszny Tobie, to co? Stałyby się te rzeczy? Nie. Ale Jonasz był uparty. Kościół jest tak jak Jonasz czasami. Jonasz do wieloryba musiał pójść. Zobaczcie, do miejsca ciemnego, do miejsca, w którym po prostu, wiecie, to nie było, jak on ten żywioł został, my sobie zdajemy sprawę. Jakby, wiemy, jak jest, wiecie, jak, to nie była jakaś rzeczka. To było jakieś morze, to był jakiś ocean morze. Widzieliśmy kiedyś burzę na morzu, jak wygląda? To nie była fala malutka, to po prostu jak wpadasz do takiej wody, to jest pewne, co się z tobą stanie, tak? Czy nie tak wygląda obraz czasami niektórych wierzących? Że mają taką burzę, tak? Że fale tak aż podchodzą, że już niektórzy nie wiedzą, co się dzieje, tak? Zobaczcie. Ale Kościół czasami tak wygląda, jak Jonasz. Kościół, który jest nieposłuszny. Kościół, który nie chce wiedzy. Kościół, który chodzi, o, bo tak, wiecie, bo
wiesz, i kieruje się strachem, albo bo tak inni robią u mnie w kościele. To nie jest nigdy wytłumaczenie. Jeśli otwierasz Biblię i widzisz, że twój kościół robi nie tak, jak Biblia mówi, to nigdy nie masz wytłumaczenia. Choćby twój pastor cię naciskał, choćby wszyscy cię naciskali, choćby mówi, że jesteś naiwny, choćby mówi, że ty jesteś fanatykiem, to niech sobie gadają. Bo panie się nazywali gorzej, bo apostoła Pawła nazywali gorzej. I Pan Jezus powiedział, że jeśli my uwierzymy Bogu, to my nie będziemy stać jak ten świat. I co wtedy świat powie? Świat, zobaczcie, co Pan Jezus powiedział. Jeśli świat Pana Jezusa, zobaczcie, Pan Jezus jest Synem Bożym, Pan Jezus jest Bogiem, On nigdy nie zgrzeszył. Jeżeli Jego świat, jak Jego świat nazywał? Dlaczego świat Go nienawidził i dzisiaj nienawidzi? Bo On mówi, że uczynki świata są złe. Bo filozofie tego świata są złe, bo pomimo, że macie psychiatrię, psychologię, to nic nie możecie pomóc, to jest przeciwko Bogu, nie uznajecie Boga. I wiele osób, i większość osób, jeśli nie wszystkie, w zakładach psychiatrycznych potrzebują pomocy Jezusa. Nie jest w stanie lekarz nic im zrobić. Psychiatria i psychologia się nie chce tego przyznać. Że tam jest masę osób, które tam siedzą, i Bóg powinien dać wierzący współczucie nad tymi ludźmi, ale moje współczucie nie jest takie jak tego świata. I twoje współczucie nie może być jakieś współczucie tego świata, bo Pana Jezusa współczucie nie było przyniesienie pączka i kawy i powiedzenie, będzie wszystko dobrze. Pan Jezus powiedział, zobaczył, co się dzieje i miał litość nad nimi i po prostu się modlił i Bóg im pomógł. Pan Jezus nie przyszedł za przeproszeniem. Ktoś cierpiał, wiecie, psychicznie przynieść dobre słowo, ci powiem, tak dzisiaj Kościół działa. Na duszewnie, Kościół się działa duszewnie. Ktoś ma problemy umysłowe, ma głosy, diabeł mówi jakieś seksualne brudy, diabeł mówi jakieś złe, a ktoś przychodzi, będzie wszystko dobrze. Chodź na kolejną poradę do mnie, tysiączna porada pastora. Ale nie zabiera się za te rzeczy, które są nie wie, bo jest ślepiec taki sam, jeszcze gorszy niż wierzący. Niektórzy, zawsze pastorzy są bardziej ślepi niż wierzący. Dlatego nie ma wytłumaczenia, braci, się to w tych czasach. Jest zawsze konflikt kościoła i świata. Jeżeli świat wchodzi do kościoła, czy to jest muzyka rockowa, czy to jest psychologia, czy to jest psychiatria, to świat nie ma miejsca w kościele. Rozumiemy to? Bo nie mają efektu. Oni tylko dużo mówią. Biznes psychotropów jest bardzo duży. Biznes i zarobki lekarzy są niesamowite. W końcu skądś te budowy muszą budować. Jeżdżą wspaniałymi samochodami. Skąd to jest? Bo staruszki często wydają krocie. Bo mają 600 zł renty. I staruszki, które są schorowane. A dlaczego są schorowane często? Z powodu pierwszej nieznajomości Boga. Z powodu rzeczy, które robiły, z powodu klątw generacyjnych, które mają, z powodu ich własnych grzechów, które robiły w przeszłości. Wiecie, młodzi ludzie, teraz mówię na chwilę, myślicie, czy jest, mówię szczególnie może teraz do nienawróconych, ale może niektórym wierzącym to też jest potrzebne. Myślicie, że świat oferuje wam do rzeczy. Oferuje wam seks, dzisiaj seks się staje bardzo łatwy dzisiaj i łatwiejszy, tak? I różne typy seksu, tak? I seks, powiedzmy, normalny, ale i seks ohydny się wtyka na młodzież dzisiaj. Z powodów też psychiatrii, psychologii, tak? Ale powiem wam, że są konsekwencje. Jeżeli, ja wam powiem, jesteś młodym człowiekiem i może słuchasz, może się borykasz, bo jest presja tłumu cały czas. Słuchajcie, nie myślcie, jak żyjecie na tym świecie, że nie będzie presji tłumu, to Bóg dzisiaj mówi. Jest presja tego świata na wierzących. Jest presja tego świata na niewierzących. Nie możesz żyć na tym świecie i nie mieć presji, rozumiesz? Bo diabeł tutaj jest. Nie możesz sobie żyć jako wierzący, nie możesz nie mieć presji. Bo będziesz w jakiś sposób miał tą presję. Jeżeli jesteś wierzącym, który stoi za Słowem Bożym, to co świat ci powie? A, fanatyk. O, nie przesadzaj. To jest to, co się świata, tak samo jak Jezusowi mówili. Jezusowi, Pan Jezusowi, Jego rodzina, Jego bracia, co mówili? Że coś nie tak z Nim się stało, tak? Że po prostu świat nie może zrozumieć chrześcijan, którzy stoją z Panem, którzy mają zwycięstwo, które wyrzuca demon. Świat jest przestraszony, taki chrześcijan. I często
często dlatego zazdrości tak samo jest, tak? Dlatego, że te siły szatańskie widzą, jakie jest zwycięstwo w chrześcijaństwie, jakie jest zwycięstwo w prawdziwym chrześcijaństwie, jakie jest zwycięstwo wierzących. I my musimy tak chodzić, każdy musi tak chodzić. I to, co mówię właśnie do tych ludzi, że ty oferowane są różne rzeczy na tym świecie, wiesz? Ale później konsekwencji. Diabeł ci nigdy nie mówi konsekwencji. Diabeł mówi, o, jest tam tyle cudownych dziewczyn. Mają piękne ciała. Niektóre są bardzo łatwe. Może masz możliwość z nimi uprawiania seksu. To czego ci diabeł nie powie o konsekwencjach tego? Nie wiesz, ile te dziewczyny sypiały z ludźmi. Z kim sypiały. Nie wiesz, co one mają w generacjach. Może niektóre są czarownicami. Tak? Ty, młody człowieku, idziesz, tam jest napisane, że jest to w przypowieściach. Idziesz, młody człowieku, jak na rzeź. Będziesz się cieszył jakiś tam czas, a później destrukcja przychodzi do życia. A później nagle coś się dzieje w twoim życiu. Nagle przychodzi depresja. Nagle przychodzi, zobaczcie, jak te osoby wyglądają. To taki styl życia, że to my jako chrześcijanie, wielu z nas może żyło takim życiem, tak? I wiecie, jak to się kończy. Na początku jest fajnie. Na początku się wydaje, że jest fajnie. Diabeł wam nigdy nie powie konsekwencji grzechu. Zaczniesz robić grzech seksualny, on ci nie pokaże stanu końcowego, jak ty wylądujesz. Jak jesteś czarownikiem i cię diabeł, młody człowieku, kobieta, mężczyzno, zwodzi do czarów, to on ci nie pokaże. A ja mówię ze względu, że mi należy na twojej duszy. Nie mówię tego, że chcę pieniądze, nie chcę żadnych pieniędzy od ciebie. Mówię o tym dlatego, że ten świat różne rzeczy oferuje. I ten świat będzie presję na ciebie robił. Jeśli jesteś w otoczeniu przyjaciół, otoczeniu rodziny, to jest pewna presja. Jeśli ktoś powie, że jest inaczej, przepraszam bardzo, obserwujcie ludzi. Obserwujcie, co się dzieje. I tak jest. I często dopóki do Pana Jezusa nie przyjdziemy i nie zaczniemy się modlić, to pewnie czy nie widzimy. Diabeł nigdy ci nie pokaże konsekwencji grzechu. Diabeł nigdy ci nie pokaże, co się stanie, jak będziesz czarł prawie. Ja wam powiem. Dlatego Bóg mówi, że są drogi na destrukcję. I to są drogi wiodące na destrukcję. Bałwochwalstwo, czary, seks. Czy seks jest zły? Jeśli jest w małżeństwie robiony, jeśli to robisz z partnerką, nie jest zły seks. Jeżeli to jest seks taki, jaki Bóg dał, to partnerzy się mają, Bóg dał się cieszyć seksem w małżeństwie. Że mogę wtedy spożyć z żoną i jest to wszystko ok. Ale nie poza małżeństwem. Nie w sposób, który dzisiaj świat oferuje. Bo Bóg nie jest przeciwko seksowi. Bóg rozumie, że ludzie mają potrzeby seksualne. Ale nie, Bóg nie rozumie społeczeństwa i Bóg nie rozumie tego typu zachowań, które ludzie mają. Ale ludzie te zachowania mają, bo jest wpływ świata, bo są wpływ demonów. Bo mają, mają towarzystwo, które to robi. Bo młode dziewczyny mają pośród siebie koleżanki, które to robią. Mają swoich chłopaków, czy nawet nie mają chłopaków i uprawiają seks. I później przychodzą i się wynoszą. Mówią, o, taka cnotka, nie? Wiecie, jak to świat mówi, tak? Jak dziewczyna chce być do ślubu, to jak ją nazwać cnotka? Ale cnotka idzie. I się śmieją z niej, tak? Żartują sobie z niej, tak? Żeby powiedzieć, co to jest presja? Tak samo z chłopakiem. Słuchajcie, jaki młody chłopak ci ma presję do tych rzeczy, prawda? I nie tylko tylko od społeczeństwa na zasadzie, że ktoś przychodzi się koledzy śmiało, a ty ze swoją dziewczyną, może jako wierzący, może masz, czy jak jesteś, masz dziewczynę, a ty ze swoją dziewczyną to robisz, to tak? Zaraz pada, wiecie, jak ktoś jest bliski kolegą, to się, ludzie się nie boją takie rzeczy pytać się, tak? Jaka jest inna presja, tak? I my musimy to zrozumieć dzisiaj, bo to nam pomoże po prostu zobaczyć pewne rzeczy. A bez Jezusa Chrystusa nie możemy sobie poradzić. I każdy chrześcijanin to przyzna, że dopóki nie przyjdzie do Jezusa, to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, wielu przyszło do Jezusa i tak jak mówię, dzisiaj nie chcę mówić do tych ludzi, szczególnie, którzy są na zewnątrz. Ktoś to słucha, chwała Bogu, niech Cię Bóg dotknie i przyjdź do Jezusa dzisiaj. Bo Bóg ma odpowiedź dla Twojego życia. Nie musisz wcale później cierpieć tych konsekwencji. Nie musisz dać się zwieść psychiatrom, seksuologom i innym. I później wylądujesz w takim bojbigosie, że będziesz po prostu był niebogłosy. Tak wielu osób ląduje. Słuchajcie, część z tych osób, którzy wylądują w takim stanie, to się nie dzieje przez noc. Jeszcze jedna kwestia jest
z powodu działania czarów dzisiaj, a dzisiaj jest okultyzm, no, że tak powiem, są ludzie, którzy płacą ludziom, żeby kogoś atakować. Tak, bo od zawsze pamiętamy Balaama i Balaka. Balak znał pewne zasady, no, obawnie się interesował czarami i wynajął właśnie Balaama, żeby co? Żeby przeklnął. I wiecie, i niektórzy ludzie rozumieją, czym są przekleństwa. Więc do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, i ja nie mówię o krajach, wiecie, afrykańskich, Indiach, czy takie rzeczy wierzą. Ja mówię o dzisiaj, że w dalszym ciągu są ludzie, którzy płacą ludziom, którzy się znają rzekomo na tych rzeczach. Oczywiście, tak jak mówię, my stoimy w walce duchowej, czyli czarownica, czarownik będą przysyłać klątwy. Ja te przekleństwo odeślę. I co się stanie z tobą, to już niech Cię Bóg ma w swojej opiece wtedy. Ale mówię o tym, żeby ludziom powiedzieć, że niektórzy tego nie rozumieją, chrześcijanie, że jest walka duchowa. Biblia mówi o przekleństwach. Szczególnie w Starym Testamencie jest na ten temat powiedziane. Oraz tak samo jest w Nowym, ale jest dużo w Starym Testamencie. I my musimy wiedzieć, że są tacy ludzie i niektórzy, którzy wylądowali w takim stanie. Niektórzy, którzy wylądowali w łóżku kogoś, były z powodu tego, że ktoś jakiś czary za nich zawiązał. Zrobił jakąś są czary miłosne różnego typu, tak, ktoś jakiś rytuał robi, używa krwi, używa jakiś, no nie chcę może mówić, coś tam robią, ale używa jakichś, no, złych rzeczy po prostu, robi jakieś czary, wzywa jakieś demony i później nagle osoba, i wiecie, świat się niszczy, wie, czy ty jesteś wierzącą osobą, czy nie. Ci, którzy to robią, ich to nie interesuje, tylko wiecie, jak ktoś wie, jak się obronić, to wtedy mogą mieć tamci problemy, ale jeśli ty nie wiesz, to po prostu ktoś ma taki coś zrobić i ty później czujesz nienaturalną porządliwość. Coś jest nie tak, tak. Możesz czuć myśli po prostu, tak? Myśli seksualne, możesz spać, sen mieć i mieć seksualne sny. Albo ktoś może właśnie wysyłać tego typu rzeczy. Jedną z klątw, jak mogliby wysłać, jest właśnie klątwa właśnie zwariowania. I dlatego, dlaczego? Dlatego, że ludzie tacy są. Ludzie mają padłą naturę. Ludzie jeszcze poddani pod diabła. Wiecie, co ludzie są mściwi na tym świecie. Jak ktoś nie wierzy, że ludzki ród potrafi być mściwy, no to słuchajcie, otwórzcie gazetę, już tacy, wiecie, czasami nasze kościoły trzymają nas w takim, ja nie mówię, że w kościele, wiecie, mamy poruszać tematykę, wiecie, seksu, każdą seksie, myślę, tak, no to nie o to chodzi. Ale czasami ja mam wrażenie, że kościoły robią jak gdyby taką sztuczną po prostu, wiecie, atmosferę i później jak my dochodzimy do walki duchowej, bo jak trzeba sobie poradzić z demonami, to wszyscy ludzie na widok demona, wiecie, jak powinien chrześcijanin na widok demona? Powinien powiedzieć, mój Pan jest większy i dlatego zaatakuje tego demona i będę miał zwycięstwo. Czy taką masz postawę, bardziej siostro? Pewnie nie. Dlatego, że kościoły robią taką atmosferę, wiecie, o tutaj o demonach nie wolno mówić, nie można o szatanie za bardzo mówić, bo to wiecie, takie różne powymyślali sobie, wiecie, i często to jest kościół, który funkcjonuje tak jak Bóg chce. I my musimy się zmierzyć dzisiaj z tymi rzeczami, bo one wychodzą, bracie i siostro. I jest dlatego opcja, oprócz tego, co powiedziałem, oprócz sobie jeszcze inne rzeczy, możliwości. Ale jest możliwość, że ktoś na ciebie wysłał klątwę. Więc musisz złamać tą klątwę. Jako brat i siostra w Chrystusie masz autorytet. Jeśli nie jesteś w Chrystusie jeszcze, odejdź swoje życie Jezusowi. Powiedz, Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Wiem, że to, co ten człowiek mówi, jest prawdą. Więc zawołaj do Pana i powiedz, Panie, Jezus, lituj się nade mną. Wybacz mi moje grzechy. Nie chcę w takim stanie wylądować. Wielu ludzi płacze. Jestem jeszcze młody, tak? Jestem jeszcze młoda. Nie chcę w takim stanie. Ja rozumiem. Bóg to rozumie. Ale Bóg czasami dopuszcza, ponieważ nasze drogi, wiecie, Bóg może wszystko. Ale Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I czasami tak jest napisane w Izajaszu, że wszyscy na swoją drogę zeszli. I ludzie, jak się chodzą na tym świecie, to można im głosić czasami Ewangelię. Niektórzy może nie słyszeli Ewangelii. Ale skoro tego słuchasz dzisiaj, to Bóg coś chce do ciebie powiedzieć. I niektórzy muszą się zatrzymać i siąść. I może to posłuchać wielokrotnie, to co mówię. To całe to nagranie. I Bóg może ci pomóc. To, co chciałem powiedzieć. Nie tylko chciałem komuś powiedzieć, jaki stan kościoła wygląda. Bóg chce zawsze coś zrobić w tej kwestii. Powiedziałeś, że nie musisz chodzić jak kościół. Czyli twój kościół w dalszym ciągu chodzi. Nie musisz chodzić jak kościół. Twój kościół nie jest jedyny.
Ale obowiązkiem ciebie jako chrześcijanki i chrześcijanina jest chodzić tak, jak Bóg chce, obojętnie co Kościół robi. Wiecie, skąd wynikały często przebudzenia? Ktoś mi powie, tak, Kościół nic nie można mówić. Ja wam powiem. Jakby John Wesley, to on był wyrzucony z swojej denominacji w ogóle. Czy nie będziemy, wiecie, o tym się nie mówi dzisiaj. Wszyscy się podpinają pod Johna Wesley. O John Wesley był gdzieś dzielny wielki. Tylko nikt nie wie z historii, albo nikt nie patrzy do historii, że on był wyrzucony ze swojej denominacji. Bo on śmiał wziąć tą Biblię, iść na ulicę i głosić ludziom. To się nie podobało tym religijnym. On był fanatykiem, on wiedział, nie? Nie tak jak oni, w porządku pastor nie mógł go kontrolować, on po prostu poszedł. I takie przebudzenie przyszło, że później się, wiecie, parę lat, czy parę dziesiąt lat minęło. I co? I wszyscy po niego podpinęło, John Wesley. A John Wesley to zrobił, John Wesley tamto. Tak, ale on był wyrzucony ze swojego ówczesnego kościoła. Dlatego, że nie mógł znieść. Dlatego, że go nie rozumieli. Tak samo dzisiaj będzie. Jeśli ty decydujesz się pójść, jak ja ci powiem, do walki o wolę, to będzie cena, którą na pewno zapłaci na 100%. Rodzina ci powie, demony? No coś ty. Demony? Jakie demony? Tak ostatnio powiedzieć w kościele. Ja ci mówię i mówię to z doświadczenia. Ja nie mówię o rzeczach, które nie, gdzieś jakich nie przechodziłem, czy nie miałem jakichś ataków. Ja ci to mówię z doświadczenia. Jak będziesz mądry, to posłuchasz. Jak będziesz mądry, to chociaż się bądź. Panie, to jest prawdą, to mój Boże, to chcę mieć wolność. Bo każdy chce i Bóg nie chce, żeby ludzie w młodym wieku tak wylądowali, tak chodzili byle jak i wylądowali później w piekle, tak? I wylądowali przed czasem, po prostu poszli stąd, tak? Nie, Bóg nie chce. Bóg nam dał obfite życie w Jezusie Chrystusie. Bo jest przed, żeby dać nam życie i to bardziej, i to życie pełne, tak? Obfite, tak? Dlatego tak to wygląda. I my musimy to zrozumieć, że te rzeczy, wiecie, musimy coś z tym poradzić, także potrzeba jest złamania klątw. Potrzeba jest, jeśli ktoś rzucił na ciebie klątwę, ktoś zrobił rytuał, ktoś mógł rytuał robić przez jakiś czas. Niektóre rytuały zajmują mi miesiąc może. Ktoś w nocy regularnie o tam którejś wstaje i robi rytuał każdą noc. Jeśli my nie staniemy do walki duchowej, to po tym miesiącu to będą te demony po prostu próbowały zrobić to zło. Ale ja wiem, że mamy zwycięstwo w Chrystusie. I Bóg pokonał zarówno chorobę psychiczną. Choroba psychiczna nie jest od Boga. Choroba psychiczna to są demon. To jest demon. I większość tych ludzi, którzy tam siedzi w zakładach psychiatrycznych, czy to chrześcijanie, czy nie chrześcijanie, po prostu mają demony. I dodatkowo, jeśli ty bierzesz te tablety, psychotropy, to wtedy twój organizm jest blokowany. Twoje emocje są blokowane. Twój umysł jest blokowany. I nie możesz skutecznie, dlatego jednym z rzeczy, które trzeba zrobić, jest nie schodzić z tych leków. Nie mówisz od razu, tak jak cię Bóg prowadzi, stopniowo, i wtedy przyjdzie uwolnienie dużo demonów, które rzeczywiście wyzejdziesz i po prostu przestaniesz te leki stopniowo brać. Ale to nie będzie, to nie załatwi całej sprawy. Dopóki tych leków nie odłożysz, to będziesz miał ciągłe i wiecie, niektórzy ludzie się mogą mówić, tak są zblokowani, tak mam głowę zblokowane, bo te leki próbują, tak? Ale my w Chrystusie możemy to przewalczyć. My w Chrystusie możemy to przełamać, tak? Także o tym dzisiaj chciałem mówić i zachęcam każdego, czy jesteś chrześcijaninem, czy jesteś niechrześcijaninem, zachęca cię do zaufania Jezusowi. Zachęca cię do studiowania Słowa Bożego. Zachęcam cię do modlenia się na co dzień. Wiesz, jeśli nie wiesz, jak się modlić, musisz coś. Panie, daj mi uwolnienie. Pokaż mi werset. A Bóg dał wersety. Słuchajcie, w Izajaszu jest napisane, że Bóg po to przyszedł, że jeniec zostanie uwolniony, jest napisane. Nie umrze on w podziemnym lochu. Także Bóg daje zachętę dzisiaj. Że jest uwolnienie. Ale my musimy zmienić naszą postawę. My musimy stać się pełni wiary. My musimy się odciąć od tłumów, które bo się odciąć od tłumu na zasadzie pewnie może przyjaciele, trzeba by było się z nimi pożegnać, albo się odciąć od tłumu po prostu, żeby byś miał inną postawę. Nie da się tłumowi po prostu naciskać, tak? Wielkie świadectwo jest chrześcijanina, które pośród tłumów stoi i pomimo tego głosi i tłum jest zażyty. Ich jest tylu i nie potrafią sobie z nim poradzić. Tak jest. Jeśli my chodzimy w Duchu Świętym, tak będzie. No właśnie, koło Jezusa nie chodzi jeden faryzeusz, tam były całe tłumy. I on ich puszczał po prostu z niczym do domu. Musieli wracać, główkę zrobić i do swojej świątynki iść, tak? Świątynki, do synagogi, tak? Do swoich religii, tak? Do szeleszczących
szat, do swoich tradycji, którą pielęgnowali, tak? I to oczywiście nie mówię o tradycjach, nawet które pochodzą z tego, to były ich tradycje wymyślone. To była Talmud, to była Miszna, to była Kabała często, tak? Ale Jezus ich puszczał z niczym. Dlatego kiedy moc Boża działa i my musimy się modlić, i bracie, jeśli nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, módl się, bo to jest niesamowite i Duch Święty jest w stanie tych wielkich rzeczy ci pokazać. Posłuchaj tej taśmy, jest pomoc dla Ciebie. Ja mam dla Ciebie apel. Tak? Że jest, mówię, że jest uwolnienie. Że Bóg nie chce. Mam apel do chrześcijan tak samo. Aby ludzie zaczęli się modlić w tej kwestii, bo jest w Polsce jest wiele osób, które z tego typu ucierpi, wielu z chrześcijan. A jeśli my nie robimy walki duchowej uwolnienia, jeśli Bóg nie zrobi walki duchowej uwolnienia przebudzenia, to wielu ludzi będzie zniszczone przed czasem. Wielu dobrze aspirujących ludzi będzie wyniszczone po prostu, tak? Bo diabeł nie ma litości, tak? Diabeł nie ma litości z tymi ludźmi. I jak oni wchodzą przez to tych zakładów psychiatrycznych, to oni tam już siedzą latami. Więc my musimy się modlić, żeby Pan Bóg dał przebudzenie. Do wielu ludzi Bóg sam może dotrzeć po prostu, nie? Są takie świadectwa, ja słyszałem. Ale my jako wierzący musimy być uzdrowieni, walki duchu uwolnić. Musimy sami chodzić w wolności. Musimy znać, chodzić w wierze, bo jeśli ty nie chodzisz w wierze, to bracie, siostro, nic nie możesz tym ludziom zanieść. Jeśli ty nie potrafisz stanąć ty przeciwko tłumowi, nawet z kościoła, jeśli to by były, to bracie, siostro, jak cię Bóg ma użyć? Musisz stanąć przeciwko tłumowi. Jeżeli coś jest z Biblii i jest walka o uwolnienie, to ty musisz stać. Jeden może będziesz sam stał przeciwko tłumom, ale Bóg będzie działał i wielu się nawróci i wielu chrześcijan powie tak. Tak to Bóg. Jest dla ciebie tak, że ja mówię, to nagranie kieruję, mówię, do tych ludzi, którzy są, do chrześcijan szczególnie, w zakładach psychiatrycznych, że jest nadzieja dla was. Tak samo do ludzi, którzy ogólnie tam są, że jest nadzieja. Nawróć się do Jezusa. Zacznij Go szukać. Wszystko możesz w Jezusie Chrystusie. Bóg Cię poprowadzi. Bóg Cię może sam uzdrowić, ale w większości potrzeba służby uwolnienia, walki duchowej. Mówisz, Panie, poprowadź mnie do walki duchowej. Panie, poprowadź mnie do uwolnienia. Pokaż mi. Zacznij studiować, jak Jezus uwalnia ludzi. Zacznij studiować całe Słowo Boże. Zobacz, co Izrael robił i jakie skutki później tego wyniknęły, tak? Pokutuj z rzeczy znanych i nadmieniłem, jeżeli brałeś udział w grzechach seksualnych, pokutuj przed Bogiem. Zrób szczerą pokutę, spisz sobie na kartce. Powiesz, Panie, przypomnij mi, co robiłem, czy co robiłam, co mogło spowodować. Panie, pokaż mi w mojej rodzinie, jeżeli to pochodzi z mojej rodziny, to pokaż mi. I to jest wstęp dla Ciebie. Szukaj Pana. Bo Bóg ma dla Ciebie dzisiaj uwolnienie, bo Bóg może Cię uwolnić. Sprzeciw się diabłu. Jest napisane, poddaj się pod Boga, czyli zarówno wierzący, niewierzący, musi przyjść. Najpierw musisz poddać pod Boga. Jeśli jesteś niewierzący, nie możesz stanąć w własnej siłę przeciwko diabłu. Dlatego, że diabły, jako człowiek nie może diabła w ten sposób pokonać. Tak to powiem. Jedynie Jezus pokonał diabła. Nie możesz diabła pokonać za pomocą czarów. Nie możesz diabła pokonać za pomocą, wiesz, zabobonów, pomachasz drwienkiem i diabeł ucieka. To jest kłamstwo. To jest tylko po to, żeby cię zwieść, tak? Ale możesz się przeciwstawić w imieniu Jezusa. Także dzisiaj jest dzień zbawienia dla tych, którzy nie są zbawieni. A dla tych, którzy są zbawieni, ja ci mówię, zacznij się modlić, zacznij. Bóg dał nam władzę nad diabłami. Bóg będzie, że daje wam władzę, by stopać, bo wyrzuć mi wszelkie silne przycięstwo, nie uczynić nam krzywdy. Tak jest, tak Biblia mówi. I jest to prawdą. Wszelkie silne przycięstwo. Bóg powiedział, że daje nam klucze do królestwa, do całego kościoła. Nowonarodzonych wierzących, nie tylko pastorowi. I nie jest to dla kościoła katolickiego, to jest dla nowowierzących, nowonarodzonych. Wierzących w Jezusa Chrystusa, wierzących zbawienie, które jest przez wiarę z łaski, tak? Nie przez uczynki, zasługi, nie przez jakieś systemy liturgiczne, absolutnie, to jest fałszywy system. Tak? Ma jest zbawienie tylko z łaski. I my mamy możliwość przeciwstawienia się tym diabłom. I nie jest napisane w Biblii, to jeszcze dla wielu jest, że Bóg się za Ciebie przeciwstawi. Nie, ja się muszę przeciwstawić. Przychodzą, bracie, to przychodzą myśli do Ciebie. Myśli masz samobójcze, masz myśli inne, myśli seksualne, chore myśli, depresja. O, przychodzą na Ciebie myśli, że nikt Cię nie kocha, że
że jakieś takie rzeczy, że jesteś taki Boże, nie musi temu przeciwstać, to nie z wolą Bożą, bo wiesz, że nie jest to prawda. Wiesz, że masz Boga w niebie. Choćby mnie matka i ojciec opuścili, to Pan mnie przygarnia. Halleluja. Piękna obietnica, prawda? Nie jestem sam na tym świecie. Jeśli, dlatego właśnie, jeśli jestem z Panem, nigdy nie jestem sam. Nigdy nie jestem sam. Tak jak Jezus mówi, że tam uczniowie, niektórzy odeszli tam z powodu Jego nauk, a on mówi, ale ja nie jestem nigdy sam, bo mój ojciec jest sam. Tak samo Jego ojciec jest naszym ojcem, jeśli my do Niego przyszliśmy, do Pana Jezusa, tak? Nasz Ojciec w niebie. I On nas nigdy nie opuści. I On nas nie chce w takiej stanie zostawić. Jest nadzieja, bracie i siostro. Ale musi zacząć walczyć, musi zacząć związywać. Daję wam klucze do królestwa, cokolwiek zwiążemy na ziemi, związane na niebie. Cokolwiek związane na niebie, związane na ziemi. Zawiązuj te diabły, zawiązuj te myśli. Grom je. I Bóg dał nam imię Jezus. Że na imię Jezus wszelka siła musi pierzchnąć. Że na imię Jezus Paweł wyrzucił z tej okultystki, z tej kabelarki, wróżbiarki, jakkolwiek my ją nazwiemy, z tym, która była z duchem Pytona. Wyrzuci tego demona. Imię Jezus. Możesz wyrzucić z siebie demony. Także to jest to, co Bóg mówi dzisiaj, że na imię Jezus muszą ustąpić te demony. Musisz się przeciwstawić i powiedzieć, duchu depresji, gromię Cię w imię Jezusa Chrystus, zawiązuję Cię z mojego życia. Wszelki mocarzu, który operujesz nade mną, czy w powietrzu siedzisz, czy siedzisz w wodzie, czy siedzisz w ziemi, czy gdziekolwiek siedzisz, czy z jakiegoś człowieka operujesz, czy jakiejś grupy operujesz, zawiązuję Cię w imię Jezusa Chrystusa i narzucasz sąd Boży na Ciebie. Tak? Psalm 149. To też jest do walki duchowej. Bóg nam każe walczyć. Bóg nie bądź osobą pasywną. Nie czekaj, że Bóg teraz za Ciebie zrobi. Ty musisz stanąć. Na każdy dzień. I zobaczysz, jak tylko staniesz w wierze, Twoja wiara wzrośnie i zaczniesz walczyć. Zobacz, jak Bóg się szybko upora z tym samym. Przychodzą myśli samobójcze. Jest napisane, nie umrę, lecz będę żył i błogosławił dzieło Pana. Możesz sobie ułożyć piosenkę, podłożyć i śpiewać cały dzień. Nie umrę, lecz będę żył. I głosić dzieło Pana, bo mam nadzieję w Panu. Bo Bóg mnie wybrał, mnie odrzucił. Bo jestem zaakceptowany przez Niego. Bo Pan wysłał, bo Pan Bóg wysłał Pana Jezusa. Tak mnie umiłował. Jeśli ja przychodzę, Bóg Cię nie kocha, bo coś tam. Bóg mnie miłuje. Za czym ja Go umiłowałem, On mnie pierwszy umiłował. Bo posłał swojego Syna. Gdyby mnie Bóg nie miłował, to by nie wysłał Syna. To by mnie musiał Cię nawrócić. To by nie było nadziei dla mnie. To by Bóg do mnie dzisiaj nie mówił. A to jest sam fakt, że to słuchasz. To jest to, że Bóg chce coś zrobić w Twoim życiu. Ja się modlę o wiarę dla Ciebie. Modlę się o to, żeby moc Boża spadła. Jeśli nie jesteś jeszcze Duch Święty, żeby moc Ducha Bożego spadła i moc Bożego Ducha dotknęła Cię, abyś był chrzczony w Duchu Świętym, aby Duch Święty Cię zaczął od dnia Ciężego prowadzić. Słuchaj tego, ile potrzeba. Niech Twoja wiara się budzi. Nie daj wrogu przyjść i żeby Twoją wiarę po prostu zabierał. Musisz się przeciwstawić wierze. Mocni wierze, przeciwstawcie się Mu, czyli diabłu. Mocni wierze w Jezusa. Mocni wierze. Mocni w Słowo Boże. Musisz studiować Słowo. Bo Słowo Boże jest jak młot kruszący skały. Nie daj sobie wmówić, to jest jakaś książka. To jest Słowo Boże. Tamte są książki, co oni mają. Ale Biblia jest Słowem Bożym. I diabeł wie. Dlatego diabeł robi nagonkę na Biblię dzisiaj. Bo diabeł wie, że Słowo Boże mu zaszkadza. Ale Bóg obieca, że zachowa to Słowo w każde pokolenie. Chwała Bogu, że dzisiaj mamy Słowo Boże. Tak? I Słowo Boże jest dodane nam przez Kościół Katolicki. Słowo Boże jest dlatego, że Pan Bóg je zachował. Kościół Katolicki zawsze prześladował Słowo Boże. Kościół Katolicki nie ma nic wspólnego z Biblią. To chciałem dodać. Jeśli byłeś katolikiem, potrzebujesz uwolnienia z katolicyzmu. Ale wiedz, że Bóg chce Cię uwolnić. Musisz pokutować. O, to jest jeszcze jeden temat. Jeśli byłeś w katolicyzmie, jest to jeden z dróg, które mogę Cię poprowadzić do tego stanu, w którym jesteś. Jeśli żyłeś przesądami katolickimi, fałszywymi tradycjami, to jest to jedno z dróg. Obojętnie co diabeł gada, obojętnie co katolicy powiedzą, oni tak żyją. Wielu z katolików jest schorowanych. Z powodu stanu i z powodu tej organizacji szatańskiej, do której należą. Niestety. Bóg chce katolików wyciągnąć, ale Bóg nie cierpi systemów, które nie są przez niego założone, dlatego że on wie, że tam diabeł działa. Tak?
Także my musimy wiedzieć po prostu, my musimy chodzić z Panem. I zachęcam Cię, bracie, siostro, kimkolwiek jesteś, zaufaj Bogu i chodź w Nim na każdy dzień. Nie daj się tym myślom. Jeżeli te myśli przychodzą, związuj te myśli, mów, przeciwstawiam się w imieniu Jezusa Chrystusa. A w międzyczasie spisz sobie na kartce te rzeczy, które robiłeś w swoim życiu i zacznij je wyznawać do Pana. Przynieś je pod krzyż, połóż je pod krew Chrystusa. Bo rytuały, liturgia nigdy Cię nie uwolni. Tylko Cię jeszcze bardziej spęta. Kościół katolicki ludzi pęta, aż idą do piekła. Ale Bóg przyszedł, aby dać wolność. Aby dać wolność z katolicyzmu. Aby dać wolność z wszelkich fałszywych religii. Aby dać wolność od fałszywych filozofii. Wiecie, dużo filozofii jest fałszywych na tym świecie. I stąd, jeśli ludzie nie wiedzą, nie znają Biblii, nie poznali słowa, to będą głosić głupoty. Będą wierzyć filozofom. Będą wierzyć trendom, które są na tym świecie. Ale my mamy stać i trzymać się słowa, tak? Chwała Bogu. Także to jest moją modlitwą. I teraz się chcę modlić jeszcze. Panie, Ty widzisz, Panie, że są tak wiele, Ty pokazujesz, to jest tak wiele ludzi, Panie, w Polsce, w Europie, Panie, w Ameryce, którzy, Panie, zobacz, to co diabeł dzisiaj robi, to jest to, że przychodzi ze światem, Panie. Przychodzi, Panie, diabeł dzisiaj używa psychiatrii, psychologii, po to, żeby ludzi, Panie, oni nigdy nie mówią o grzechu. Psycholog, psychiatra mi nie powie, że o, jesteś w grzechu, bracie. O, jesteś ty, bo on nie wierzy, on sam jest niezbawiony człowiekiem. Ale chodzi o fałszywe psychologii i psychiatry, które powstały, są na zasadzie okultyzmu, Panie. Ty wiesz o tym, Panie. Freud po prostu był związany z okultyzmem. On badał te różne okultystyczne, Panie, filozofie. Ty wiesz o tym. Sam brał udział w jakichś rytuałach. Panie, Ty wszystko możesz dzisiaj. Porusz się, powołaj walkę duchową, Panie. Daj przebudzenie, walki duchowe, uwolnienie do tego kraju, do Polski, do każdego kraju, Panie, z którego, Panie, potrzeba, Panie, Ty wiesz, że na całym świecie potrzeba Cię przebudzenia, Panie. Jest 7 miliardów ludzi. Panie, tam ludzie cierpią, Panie. Ludzie w zakładach wszyscy cierpią. Niesamowite, Panie, rzeczy i część tych rzeczy dlatego, Panie, że robili zło, Ty wiesz, Panie. Ale jeśli oni zawołają, jeśli Ty im pokażesz nadzieję, Panie, poślij im nadzieję, Panie, że jest nadzieja w Tobie, Panie. Że to nie jest we mnie nadzieja, to nie jest nadzieja w człowieku, ale Jezus Chrystus ma odpowiedź, Panie. Jezus jest odpowiedzią dla tego świata. Ten świat ginie, Panie. Ten świat ginie z dnia na dzień, obojętnie jak pięknie ludzi ze świata przedstawiają, Panie, w telewizji. Ten świat ginie, pokazują, Panie, miejsc, które, jak ludzie cierpią na co, nie pokazują, że te gwiazdy, które, Panie, są na ekranie, które często na Golasa paradują. One straszne rzeczy cierpią, Panie. I Ty wierzy, Ty jesteś jedyną, Panie, nadzieją dla tego świata. Świat ginie, Panie. Więc modlę się, Panie, żebyś dotarł, Panie, szczególnie do chrześcijan, Panie, ale chrześcijanie muszą wyjść. I tak samo musisz, Panie, zrobić świadectwo, Panie. Jakie oni mają świadectwo, Panie, jeżeli oni nie mogą, Panie, funkcjonować, Panie, bo z powodu, Panie, stanu, w którym się znaleźli, Panie. Musisz zainterweniować. Powiedz Duchu Święty. Powiedz Duchu Święty. I daj po prostu zwycięstwo. Daj, Panie, przełamanie. Daj przebudzenie, Panie. Żeby ludzie otworzyli oczy na ten temat, czym jest katolicyzm. Na ten temat, Panie, czym jest po prostu ich życie, Panie. Pokaż im sen i sens życia, Panie. Bo Ty po to, Panie, ludzie, wiecie, Ty, Panie, wiesz, że wielu ludzi żyje po prostu i nie zna celu tego życia. A sensem życia jest znaleźć Ciebie, Panie. Relacja z Tobą, bo Ty, Panie, dajesz małżeństwo, dajesz się cieszyć żoną, dajesz się cieszyć seksem, dajesz, Panie, ale żyjemy dla Ciebie. Ty jesteś naszym centrum, Panie. Że Duch Święty się może poruszać, że możemy wychodzić i Ty nam pomagasz w naszych problemach na co dzień. I Ty, Panie, jesteś Bogiem, którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ja wierzę w to, Panie. Ja nie tylko śpiewam, o mój Bóg wszechmocny jest, o mój Bóg jest wszechpotężny, Panie. Ja to wiem, Panie. Bo Ty już pokazałeś, Panie, więc musisz, Panie, to działać. Niech Duch Boży powieje. Panie, dokonaj pracy. Ktokolwiek ktoś go szuka, cokolwiek potrzebuje. Panie, Ty musisz, Panie. Musisz po prostu działać, Panie. Panie, jest dzień dzisiaj. Dzisiaj dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień uwolnienia dla niektórych. Panie, wielu ludzi nie może czekać do jutra, Panie. Musisz dzisiaj przyjść uzdrowić, musisz dzisiaj przyjść uwolnić. O, wierzę, że będziesz działał, Panie. Ale muszą być ludzie na miejscu, muszą być ludzie wyszkoleni. Panie, kiedy to ma być, Panie? Musisz, kochany Ojcze, wziąć. Ty znasz, Panie, znasz czas. Panie, ja nie przychodzę do Ciebie niczym nowym. To Ty to pokazujesz, Panie. Ty, my potrzebujemy Ciebie więcej, Panie. Więc działaj, Panie. Znasz, ile kto każdy czasu potrzebuje. Wierz o tym, Panie. Wierz o tym, co mówię.
że potrzeba, Panie, żebyś już działał, Panie. Że potrzeba, Panie, żebyś już, Ojcze, dzisiaj działał, Panie. Żebyś pomógł tym ludziom, Panie. Bo ludzie mają myśli szatańskie, że diabeł, Panie, żeruje na ich grzechach, że diabeł żeruje na ich niewiedzy, że diabeł chce zniszczyć tych ludzi, ale Ty, Panie, przyszedłeś po to, żeby zniszczyć dzieła diabła, Panie, więc wynisz dzieła diabła, Panie, w życiu ludzkim. Aby ludzie poznali, że Ty jesteś, Panie, potrzeba znowu, Panie, potrzeba, żebyś przyszedł przebudzenie. Panie, John Wesley został wygnany ze swojej denominacji, Panie, dlatego, że śmiał wierzyć w to słowo, dlatego, że śmiał wierzyć w Ciebie, dlatego, że widział potrzebujących i poszedł głosić, Panie. Dlatego tak potrzeba, żeby, Panie, nawrócić, Panie, ludzi, żeby Kościół, Panie, się podniósł. Kościół nie może jak sinusoida być, Panie, ciągle do tego samego, ciągle wracamy do tego samego. Nie może tak być. Panie, musisz powołać ludzi, powołaj ludzi w Polsce, w Europie, do walki tylko wolnie. Ty możesz to powołać. Ja nikogo nie mogę powołać. Ja nikogo nie mogę zmienić, Panie. Ja modlę się o to, żebyś Ty to zrobił. Bo Ty możesz, Ojcze, mogę zbawić, Panie, apostoła Pawła, który był, Panie, on mówił sam o sobie, że był najgorszym z grzeszników, Panie. Nie ma dla Ciebie niemożliwych rzeczy. Nie ma dla Ciebie rzeczy i, Panie, stanów, które ludzie mają, jakiekolwiek demony by ich nie były, żebyś Ty nie mógł, Ty, Panie, tego pokonać. Ojcze, wszystko jest możliwe dla Ciebie, Panie. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, Ty powiedziałeś, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją litość nad tymi zgubionymi, Panie, że, Panie, Ty chcesz nawracać ludzi, Panie, że Ty chcesz ich wyciągać z ich stanów, że często, Panie, jak Kościół chodzi jak Jonasz, Panie, że Kościół gdzieś tam, Panie, wiesz, chodzi jakimiś innymi drogami, Panie, że mają służby, które są gdzieś, Panie, niezgodne ze Słowem Bożym, Panie. A te rzeczy, które potrzeba robić, te rzeczy, że potrzeba wygonić demony, że potrzeba leczyć chorych, to jest, Panie, unikalne. Są pewnie filozofie, o, tak by ktoś ode mnie wymagał, żeby po prostu, wiecie, filozof po prostu, filozofia. Potrzeba, Panie, prawdziwej mocy, a Ty dałeś moc, Panie, Kościołowi. Działaj, Duchu Święty, dokonaj Twoich cudów. Ty możesz tylko to zrobić. Podnieś swój Kościół, prawdziwy Kościół, Panie, przedzeć Kościół. Panie, powołaj młodych ludzi, którzy nie będą się bali. Nie będą stali w strachu, ale będą staną jak Bartymeusz, staną przeciwko tłumom. Staną przeciwko tłumom i będą głosić. I często Kościół potrzeba pokutować. Ludzie padną na kolana i wielu będzie pokutować, Panie. I wielu będzie, Panie, pokutować i powie, że widzieli Boga, że widzieli, jak Bóg działa, tak? Panie, powołaj ludzi, daj ludziom świadomość tego. Zgromadź zbożków, Ojcze. Alleluja. Panie, Ty możesz. Panie, działaj. Poruszaj się, rób jak chcesz, Panie. Dokonuj cudów. Wiesz, co każdy potrzebuje. Panie, ludzie, niech przyjdą do Ciebie. O, Panie, powiedziałeś, że kto przychodzi do Ciebie, nie odrzucisz precz. O, kto będzie wołał, Panie. To nawet nieposłusznego Jonasza, Panie. Przetrzymałeś 3 dni, 3 noce, siedział w wielu rybie, Panie. Tak jak ktoś zawoła do Ciebie, to Ty, Panie, otworzysz tego wieloryba. I Kościół wyjdzie, Panie. I Kościół pójdzie na ulicę, będzie głosi. I pójdzie do swojego, że tak powiem, przeznaczenia, które Ty dałeś, Panie. I pójdzie, będzie robić to, co Słowo Boże mówi, Panie. O, to jest moja modlitwa i pragnienie, Panie. Zobaczyć przebudzenie, walki duchu uwolnienia w tym narodzie, w innych narodach, Panie. Zobaczyć, jak wierzący chodzą w Słowie, jak oni się nie boją głosić, jak oni nie boją się nazwać herezji herezją, o jak nie boją się stanąć, Panie, przeciwko, tak jak Pan Jezus stanął przeciwko fałszywym religiom, przeciwko Kościołowi, który był w upadku. Pan Jezus się nie bał napominać uczniów. Pan Jezus się nie bał. Oni mówią, to są apostołowie, więc ich nie będę napominał. Wręcz przeciwnie. Ilekroć potrzebuje napomnieć, bo On wiedział, że takie ociosywanie, że tak powiem, Panie, im to ku dobru mówicie. I co im wyszło ku dobru? Zostali później ochrzczeni Duchu Święty i oni pamiętali później. Później Duch Święty ich wsparł. Dlatego tak bardzo potrzeba, Panie, żebyś chrzcił Duchu Świętym, Panie. Żeby osoby przychodziły do chrztu Duchu. To jest bardzo ważne. To jest jedno z podstaw, Panie. Jeśli tego ktoś nie ma, nie może skutecznie chodzić, nie rozumie, o czym mówię, ale, Panie, Ty możesz to zrobić. Więc powiedz Duchu Święty. Panie, powierzam Tobie ten dzień. Powierzam Tobie te następne dni, abyś działał, Panie. Niech Twa moc przyjdzie, Panie. Niech Twa dobroć się okaże, Panie. Bo Ty nie chcesz, żeby ludzie zginęli, Panie. Ludzie porobili błędów, często się niektórzy rzymali z Tobą, ale Ty, Panie, możesz w dalszym ciągu coś zrobić, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę.